Dzień dobry. Bardzo nam miło powitać Państwa. Na takiej rozmowie między przyjaciółmi zorganizowanej przez Instytut Urbanistyki i Architektury, która ma dotyczyć transformacji. Słowo jest wytarte, niejednoznaczne, kłopotliwe. Niektórzy je wymawiają z miłością, inni z nienawiścią, a większość ludzi generalnie go nie wymawia. Zastępując to słowo innymi, na przykład balcerowicz, albo postkomunizm, albo ruina, kraj w ruinie i tak dalej, tego typu rzeczy. Pytanie brzmi też, czy transformacja to jest sytuacja, w której żyjemy, czy może jakiś zamknięty okres? I tutaj historycy są skłonni uważać, że zamknięty, jak zwykle szukają jakiegoś momentu, gdy można coś zamknąć i mówią, że transformacja się skończyła w 2004 roku. To jest trochę podobny problem do pytania o to, czy modernizm się skończył, czy się nie skończył. Tu kolejne trudne słowo o nieznanym zakresie w gruncie rzeczy. Natomiast tu w Łodzi słowo transformacja chyba ma takie brzmienie dość wyraziste i kto chodzi po Łodzi, ten o transformacji ma prawo sobie myśleć. Nie wiem, czy zaczniemy od tego właśnie pytania, co się dzieje, gdy ktoś chodzi po Łodzi. Myśmy się poprzechadzali jako widzowie zewnętrzni, jako desant warszawski, a między nami są osoby, które mają Łódź na co dzień. Jestem ciekaw, co o transformacji w Łodzi mogą powiedzieć. Przedstawiając od mojej prawej strony najbardziej, to jest Jan Burek, który pisze nie o Łodzi, tylko o Żyrardowie i o historii Żyrardowa, o różnych rzeczach, które się działy w Żyrardowie na przestrzeni 200 lat, jeśli się nie mylę, co jest całkiem sporym odcinkiem czasu. I tę swoją pracę doktorską pisze na Uniwersytecie we Włoszech, więc to jest przenoszenie jakby doświadczenia polskiego i żyrardowskiego na grunt międzynarodowy. Aleksandra Stępień-Dąbrowska zajmuje się postmodernizmem, czyli czymś, co jakoś tam jest zrośnięte z transformacją częściowo i można by tu pytać z kolei, czy bardzo się z nim pokrywa, czy mało, prawda? Błażej Ciarkowski jest łódzkim historykiem sztuki, architektem, znawcą historii architektury i pisze o łódzkich modernizmach, łódzkich modernizacjach, łódzkich doświadczeniach architektonicznych, aczkolwiek doświadczenia architektoniczne są przeważnie też doświadczeniami społecznymi, kulturalnymi i tak dalej. I pewne doświadczenia architektoniczne były, jak myślę, bardzo ważne w okresie transformacji. Ja się nazywam Błażej Brzostek, jestem historykiem i mój skromny udział się ogranicza do komentowania i wprowadzania. A Joanna Wawrzyniak jest socjolożką z Uniwersytetu Warszawskiego i zajmowała się bardzo wieloma rzeczami, między innymi pamięcią społeczną, a w ramach tego pamięcią robotników czy pracowników zakładów przemysłowych, które no nie przeżyły transformacji w zasadzie, prawda, czy też przeżyły ją szczątkowo w postaci jakiegoś wraku i musiały sobie radzić na nowo. Więc to są jakieś takie pule tematów, które się zazębiają, a może nie, i dotyczą wszystkie transformacji. To znaczy dotyczą zmiany społecznej i zmiany architektonicznej, estetycznej, może też filozoficznej, to nie wiem, czy nam się uda o tym pomówić, która nastąpiła w Polsce między rokiem 89 a rokiem, właśnie pytanie którym, 2004 albo 2019. Scenerią jest obiekt komunikacyjny, który służy teraz innym funkcjom niż te, do których został powołany, czyli organizowaniu różnych eventów. I może wychodząc od tego i zaczynając od problemu ludzi, którzy weszli w transformację w jakichś okolicznościach, jako jakieś grupy
pracownicze, społeczne, grupy mieszkańców, jakichś miejsc. Chciałem zapytać Joannę Wawrzyniak o to, jak pamiętają transformację pracownicy zdegradowanego czy też podupadłego zakładu przemysłowego. Jak ona się odcisnęła na ich pamięci miejsca, ich świadomości własnej przynależności. To ja od razu pozwolę sobie zrobić kilka słów wstępu do mojego projektu, ponieważ jest on bliski temu, o czym mówił Błażej, ale nie do końca. To jest projekt, który był rzeczywiście, w którym myśmy zebrali ponad 130 wywiadów z pracownikami przemysłu, wywiadów biograficznych, które robiliśmy prawie przez 5 lat w 12 zakładach przemysłowych z różnych miejsc Polski, które w jakimś sensie przetrwały, ale przetrwały w bardzo zredukowanej formie, bo to były te zakłady, które zostały przejęte przez międzynarodowe korporacje. Myśmy specjalnie chcieli się na nich skupić się na tym, jak wygląda to zderzenie tej neoliberalnej, globalnej kultury z powiedzmy kulturą postsocjalistyczną. I z tego powodu koncentrowaliśmy się na tych zakładach, czyli to jest trochę inny obraz transformacji niż ten, który dosyć dobrze już znamy z opisów zamykanych zupełnie zakładów pracy, tych, które zupełnie upadły. I on jest zbudowany na pewnym napięciu. No ale oczywiście szerszy kontekst jest taki, że no, jak wiadomo, na czym ma polegać to słowo, którego użył Błażej, Brzostek, ma polegać degradacją, no, na tym, że pomiędzy rokiem 89 a 93 1,5 miliona ludzi traci pracę w przemyśle. I mi się wydaje, że to jest bardzo duża liczba i warto o niej pamiętać jako taki wskaźnik procesów, które my nazywamy procesami transformacji, ale po prostu jest to wskaźnik bardzo przyspieszonej deindustrializacji w polskim wydaniu. Bardzo dużo zakładów przemysłowych zostało wtedy zamkniętych, ale bardzo dużo też zostało podzielonych na fragmenty, stając się mniejszymi firmami. Nas w całym tym wielkim, wielkim obrazie interesowały te firmy, które przed 97 rokiem, kiedy jest największa fala prywatyzacji w przemyśle, zostają sprzedane czy sprywatyzowane z udziałem kapitału zagranicznego przez bardzo różne międzynarodowe korporacje. Mieliśmy tam takie standardowe zakłady, jak na przykład zakłady Wedla w Warszawie, czy Hutę Warszawa, ale też mniejsze zakłady, jak na przykład Pabianicką Fabrykę Żarówek, czy Stomil w Olsztynie, czy zakłady celulozy w Świeciu, więc one są bardzo różne, tworzą pewien zróżnicowany obraz, ale to, co jest zasadniczo wspólne, że te zakłady w ograniczonej formie, w bardzo zredukowanej, trwają dalej i część z tych pracowników, z tych tysięcy zostaje kilkaset, no mają poczucie, że w jakiś sposób zakład przetrwał, choć nie przetrwała wspólnota. I nasz projekt polegał na tym, żeby rozmawiać z ludźmi, z pracownikami różnego szczebla. Część z nich została zwolniona, część niezwolniona, część pełniła stanowiska kierownicze, część była w związkach zawodowych, część była w administracji, część to byli prości robotnicy. Z prośbą o opowiedzenie ich historii życia, a dopiero na tle tej ich historii życia, która na ogół zaczyna się gdzieś głęboko w PRL-u, ich jakąś refleksję na temat ich przeżyć dotyczących transformacji. I trochę przypadkiem wyszła nam taka opowieść polskiego, ja bym nazwała baby boomu, bo to są ludzie, którzy byli na ogół urodzeni pod koniec lat 40. wchodzili w dorosłość i ich kariery zawodowe zaczynały się w czasach modernizacji gierkowskiej, która też jest dużym, jak wiadomo, wszyscy wiedzą, otwarciem na technologie zachodnie, jest innego typu modernizacją i później zderzeniem z tą nową, zupełnie neoliberalną modernizacją lat 90. No i bardzo dużo, oczywiście 130 wywiadów, które na różny sposób można analizować, ale mówiąc w skrócie, ja bym powiedziała, że widać takie zderzenia dwóch narracji, które wcale niekoniecznie są przyporządkowane do dwóch typów
osób czy biografii, ale wątków opowieści, które w tych historiach, które nam opowiedziane się ze sobą zderzają. Więc jedna to jest taka rzeczywiście opowieść wpisująca się w neoliberalną retorykę o transformacji. Tak musiało być, tak? To znaczy transformacja była pewną i jedyną szansą na uratowanie kompletnie upadającego w latach 80. polskiego przemysłu. On by tak czy siak upadł, w związku z tym transformacja, a szczególnie kapitał zagraniczny, który wtedy przyszedł i pewien sposób restrukturyzacji, który został wtedy zaproponowany, to była szansa na know-how, inwestycje w umiejętności i na poziomie biograficznym, i na poziomie losu całych środowisk czy całych firm. A druga narracja, która jakby jest sprzeczna czy dopełniająca z nią, to jest taka narracja, którą byśmy nazwali narracją ekonomii moralnej, która jest o upadku wspólnoty i więzi społecznych, które były budowane w ramach gospodarki PRL-owskiej, gospodarki niedoborów, ale więzi społecznych, więzi nieformalnej, istnienia tych wspólnot. I taką, ja bym powiedziała, punktem wszystkich tych opowieści są cięcia i redukcje lat 90. Na tym się wszyscy zatrzymują, bez względu na to, czy to były osoby, które zwalniały, czy to były osoby zwalniane. Bo to jest ten moment, w którym przestaje istnieć wspólnota społeczna, w którym wprowadzane są nowe zasady gry. I to jest też moment nie do końca przepracowany na poziomie szczególnie lokalnych, szczególnie w tych mniejszych społecznościach. Na przykład w Świeciu generalnie jest takie poczucie, że ta transformacja się udała. To znaczy, że w tym momencie te zakłady celulozy przetransformowane i z różnymi małymi firmami, które z niej wypączkowały, no są jednym ze sprawniejszych zakładów w ogóle w Europie Wschodniej. Ale równocześnie istnieje jakaś taka zadra i pamięć samych procesów i zwolnień. I pamiętam taki jeden cytat z jednego z majstrów, który sam przeprowadzał zwolnienia w swojej własnej brygadzie, bo mu to kazano robić. Mówił, przecież im tłumaczyłem, że inaczej nie można. I oni nawet kiwali głowami i mówili, że no tak, rzeczywiście, a do dzisiaj nikt mi nie chce ręki podać na ulicy. I to jest ten moment, w którym rozpada się wspólnota, a jednocześnie chyba nie ma jeszcze sposobu opowiedzenia czy porozumienia się tych stron w ten sposób, żeby ta wspólnota tych ludzi, którzy przez to przeszli, przepracowała to doświadczenie redukcji czy cięć czasu transformacji, to tak w skrócie. Jasne. I tu jest bardzo ciekawe to pojęcie ekonomii moralnej. Jakoś tam jednak wprowadza element filozofii do tego wszystkiego. A ja mam pytanie do Błażeja Ciarkowskiego, czy ad hoc umiałby pan znaleźć jakiś korelat przestrzenny, architektoniczny tych zjawisk, o których mówiła Joanna Wawrzyniak? Na gruncie łódzkim? A to będzie takie bardzo osobiste skojarzenie. Dla mnie w ogóle hasło, słowo transformacja i architektura na gruncie łódzkim to jest budynek już w zasadzie nieistniejący zakładów odzieżowych imienia Adama Pruchnika powiedzmy w wschodniej części Łodzi. Tylko mam taką dość osobistą, rodzinną historię z nim związaną. Ciekawy przykład, no powiedzmy takiego późnego modernizmu w tutaj lokalnym wydaniu. Budynek, który, czy zakłady, które no, patrząc trochę od środka, z relacji osób pracujących, tej modernizacji, tego przenoszenia know-how nie potrzebowały, bo doskonale sobie radziły z już po 89 eksportowaniem produktów na chociażby rynki zachodnie. Inna linia produkcyjna szła na wschód. No i w pewnym momencie produkcja zostaje zatrzymana, budynek potem został w bardzo niejasnych okolicznościach, bo to się rozbiło o sprawę sądową i chyba karę więzienia dla głównego, jakby powiedzieć, reżysera całego przedsięwzięcia, prywatnej jakiejś spółce. Miał zostać potem sprzedany chyba ZUS-owi. Koniec końców stała taka właśnie
modernistyczna czy socmodernistyczna ruina. Obecnie jest to szklany biurowiec z dawnego próchnika, został tylko żelbetowy szkielet, tylko konstrukcja. Więc no to w sumie wpisuje się chyba w jakimś stopniu właśnie w tę historię losów, no, powiedzmy tej przemysłowej, industrialnej społeczności w Łodzi czasów tych pierwszych lat transformacji. Zresztą niedaleko cała dzielnica Dąbrowa Przemysłowa to zakłady włókiennicze, które no, w pewnym momencie też masowo zwalniają. To się akurat u mnie z historiami jakimiś rodzinnymi w pewnym stopniu wiąże, więc bardziej mi się kojarzą właśnie tego typu losy osób niż konkretne powiedzmy historie związane z przestrzenią czy architekturą, z tymi wydarzeniami. A tak, a jeszcze korzystając z okazji, a propos właśnie tego, co pani wspomniała o tej narracji mówiącej o konieczności pewnej dziejowej, to jest takie właśnie bardzo modernistyczne, prawie że marksistowskie myślenie właśnie o pewnej linearności rozwoju, że tak musiało być, więc to ciekawie się z, no jakby nie patrzeć, postmodernistyczną, neoliberalną jakąś retoryką nakłada i chyba trochę kłóci. My mamy taki fenomen adaptacji bardzo dawnych obiektów przemysłowych po ludziach, czy firmach, czy grupach społecznych, które już naprawdę od 100 lat nie istnieją. I te obiekty stają się bardzo atrakcyjne pod względem przestrzennym, stają się loftami, o czym pewnie zaraz sobie pomówimy, stają się centrami handlowymi. W tej chwili jest to naprawdę w polskich miastach, tam gdzie takie tereny istnieją, dosyć duży biznes, prawda, przyswajanie sobie tego. Natomiast chyba nieco inaczej to wygląda z tą architekturą modernizmu lat 60. czy 70., czyli tą porzuconą architekturą. Ja znam taką stronę dosyć ciekawą, na którą ludzie, stronę internetową, na którą ludzie zainteresowani ruinami poprzemysłowymi wrzucają swoje fotografie reliktów PRL-owskich zakładów przemysłowych. I oni tam włażą, to są obiekty jakoś tam zabezpieczone, nie powinny być eksplorowane, tam jacyś strażnicy chodzą, ale oni się tam wdzierają i robią zdjęcia tych hal, jakichś pomieszczeń, w których jeszcze wiszą, za przeproszeniem, gołe baby zostawione przez robotników, którzy tam pracowali. I powstaje taki obraz poprzemysłowego, no, krajobrazu ruin, prawda, który stopniowo zanika jednak. I wraz z jego zanikiem, jak przypuszczam, zanika też pamięć no, tych ludzi, pamięć miejsc, które były bardzo ważne w danych miastach. Były całe dzielnice fabryczne, które przestają istnieć. I ten przywołany obraz zakładów odzieżowych w Łodzi mi się tu wydaje inspirujący. Natomiast transformacja oznaczała przecież także, że w miejsce tych grup, które albo odchodzą, albo się rozpraszają, albo się degradują, albo też muszą się ograniczać bardzo, muszą sobie szukać nowych miejsc, pojawiają się jakieś grupy aspirujące. I to mi się bardzo kojarzy z właśnie architekturą postmodernizmu. Czy się mylę? No, w ogóle, znaczy ja zajmuję się postmodernizmem w wymiarze warszawskim, więc w Warszawie ta narracja była trochę inna. Kiedy przejrzy się prasę z tamtego okresu, no to co się rzuca w oczy, to gdzieś jakaś taka rzeczywiście afirmacja sukcesu z jednej strony. To, że bardzo często nadużywane wręcz jest słowo Manhattan, gdzie te Manhattany miałyby nie stać. W każdej dzielnicy, każda dzielnica miałaby mieć swój własny Manhattan. I Andrzej Osenka w jednym z artykułów na początku lat 90. mówi o tym zjawisku, że czy to w Pułtusku, czy to w Warszawie, czy to w Łodzi, następuje masowe wchodzenie do Europy, którą często myli się z Ameryką. No ale to jest tylko... Łódzki Manhattan to jest dzieło Gierka, jeśli się nie mylę, prawda? Więc nie, no ja to użyłam tego przykładu tak trochę w ciemno, ale chodziło mi bardziej o pokazanie jakby skali tego zjawiska. No ale to jest tylko jedna strona medalu, bo tak samo jak te manhattanizacje oddziaływały na przestrzeń, tak samo
im mocniej one oddziaływały na przestrzeń, jeżeli takiego sformułowania mogę użyć, manhattanizację, to tak silna musiała powstać równowaga w postaci powrotu do architektury historyzującej, do architektury operującej wrażeniowością właśnie bycia w przestrzeni historycznej, różnego rodzaju rekonstrukcje, ale też coś, co chyba stanowi pewną niszę mówienia o transformacji tak naprawdę, czyli nowy styl dworkowy, rozumiany bardzo szeroko, odwołujący się zarówno do tradycji polskiego klasycyzmu, jak i na przykład willi angielskiej, takie przykłady też mamy, ale i willi włoskiej, renesansowej. No, to może ja na razie w ramach jakiegoś takiego zawiązania akcji tyle. Ale czym by była ta manhattanizacja tak naprawdę? No, ona objawiała się bardzo wieloma różnymi takimi wizualizacjami. Na bardzo podstawowym poziomie oczywiście możemy stwierdzić, że to jest ten pęd ku budowania jak najwyżej, przeglądania się w szkle biurowców, stawiania obiektów, które będą niczym platynowa karta kredytowa do globalnego VIP-salonu, czyli takich jakichś wyobrażeń dotyczących architektury zachodniej. Mówiło się zresztą, że Warszawa kolonizowana jest przez hurtowników z zachodu, czyli tych inwestorów, którzy przywozili swoich architektów w teczkach i na dość, no, mieli dość taki ciekawy rynek budowlany do zagospodarowania w Warszawie. To były też różnego rodzaju takie estetyczne kamuflaże związane z tworzeniem obiektów o takim dość dziwnym tkwieniu w bezczasie, czyli wszelkiego rodzaju unowocześniania poprzez taki bardzo brutalny elewacjonizm. Na przykład tutaj przychodzi mi do głowy budynek warszawskiej Riviery, budynek bodaj z końca lat 50., który na początku lat 90. został ubrany w taki przepiękny, granatowo-biały kostium z takich paneli, który właśnie miało ten obiekt wprowadzić w nową, transformującą się rzeczywistość. I to było tworzenie miasta, które tak pod taki ujednolicony gust, który miał być właśnie taki sam dla obywateli Stanów Zjednoczonych, taki sam jak dla obywateli Polski, taki sam jak dla obywateli Tajwanu. Wiązało się to z tym właśnie, że z tym zarówno najazdem zagranicznych inwestorów, jak i z dostępnością konkretnych materiałów. To jest ważne dla rozumienia stylu czy próbę takiego rozwikłania, czym był postmodernizm na polskim gruncie, czyli te materiały. Materiały, których albo często nie było, albo jeżeli były dostępne, to były dość drogie. No to może teraz już tyle. No tak, ale tu jest bardzo jedna rzecz interesująca. Mianowicie teraz mi się wydaje, że transformacja polega na pewnej zasadniczej nieciągłości. I to jest nieciągłość społeczna, to jest nieciągłość pamięci, to jest nieciągłość estetyczna. Oczywiście to jest uproszczenie, ale jednak wiara w postęp, wiara w rozwój przemysłowy, wiara w konsolidację wspólnoty pracowników nowoczesnej gospodarki, która jeszcze była bardzo wyraźna w latach 70. To była ta ekonomia moralna socjalizmu ówczesnych czasów, to znaczy obietnica pełnego zatrudnienia, realizacji potrzeb, poczucia bezpieczeństwa, także poczucia awansu osobistego, prawda? Ta cała obietnica, ona już umiera znacznie wcześniej niż nastąpiła transformacja, chyba, bo ona umiera symbolicznie wraz może z marszami głodowymi, 81 roku tutaj na Piotrkowskiej, właśnie w cieniu Manhattanu łódzkiego są takie zdjęcia, idą kobiety, dzieci z bochenkami chleba, z napisami umieramy z głodu i tak dalej. Więc ona wtedy umiera, natomiast w czasach planu Balcerowicza zostaje jej zadany też taki moralny cios, to znaczy okazuje się, że ta obietnica była głęboko kłamliwa, była niemożliwa do zrealizowania, w każdym razie tak to jest opisywane. Ofiary tej obietnicy są niejako ofiarami własnych złudzeń,
prawda, z którymi się trzeba rozstać. I teraz powstają nowe grupy, które awansują i zastępują jakby w tym porządku moralno-społecznym tamte. To są ludzie, którzy są rzutcy, inicjatywni, powiązani ze światem, znają języki obce, nie boją się konkurencji, nie boją się zmian. To nie są ludzie przywiązani do jednej branży, jednej gałęzi, tak jak byli tamci. I wyrazem jakby ich aspiracji jest właśnie architektura postmodernizmu w pewnym sensie, to znaczy, która operuje brakiem koherencji, brakiem no, jakiegoś takiego porządku, tylko raczej pastiszem, zwracaniem się ku dowcipnie potraktowanym wątkom przeszłości. To jest architektura zabawy, architektura centrów handlowych, architektura rozrywki, architektura hoteli, które mają być wygodne, świetne i tak dalej, jednocześnie fikuśne, żeby można było je odróżnić. No i ta architektura, o której mówiłaś przed chwilą, czyli ten styl niby dworkowy, prawda, który polega na tym, że każdy dom ma być inny. To są lata 90., później to się przepoczwarzy raczej chyba w poczucie, że każdy dom ma być taki sam, powstają te takie grzyby osiedli modułowych na obrzeżach miast, ale to jest jakiś rodzaj indywidualizmu pokazującego własną karierę, własną ambicję i to jest całkowicie inna ekonomia moralna niż ta, która była. Dla mnie postmodernizm rozumiany właśnie jako takie różnego rodzaju praktyki historyzujące, czyli a to tympanonik, a to gzymsik, a to ta wrażeniowość przebywania w przestrzeni historycznej wiąże się raczej z tym, aby pomagać oswajać ludziom nową rzeczywistość i osadzać ją w tych dramatycznym procesie pędzących zmian związanych z transformacją. Tak jak wspomniałam, im więcej na ulicach pojawiało się tak zwanych szklanych pup, czy tych wypolerowanych fasad związanych z najazdem zagranicznych inwestorów albo produkcjami rodzimych architektów, tym chętniej starano się tę piłeczkę odbijać i tworzyć takie miejsca, w których ludzie czuliby się po prostu dobrze, co oczywiście też wiąże się z tymi ideami postmodernizmu na bardzo podstawowym poziomie. I co też istotne, trochę nawiązując do tego, co mówiłeś, w polskim postmodernizmie, znaczy przynajmniej to był cytat dotyczący polskiego postmodernizmu, ale na pewno mogę powiedzieć to w warszawskim, że tam raczej śmieszności nie stwierdzono. To jest coś, co różni ten powiedzmy postmodernizm w wymiarze amerykańskim od postmodernizmu w wymiarze polskim, warszawskim, że tam brakuje tego spoiwa, który jest ironią, zabawą, jakimś żartem. Hotel Sobieski? No nie, to była architektura bardzo na poważnie. Tak, to były wyraźne próby nawiązania do Starego Miasta, na przykład warszawskiego, próby stworzenia takiej architektury swojskiej. Bardzo, bardzo na serio, chociaż te rozwiązania kolorystyczne rzeczywiście mogą na to nie wskazywać, ale w ogóle kwestia koloru i tego, jak my dziś myślimy o latach 90. To jest jeszcze osobna historia, nie wiem, czy mogę ją teraz rozpocząć, bo przywykliśmy do tego, że mówimy o latach 90. właśnie jako o tej dekadzie, która hołubi różnego rodzaju kolorystycznym wariacjom i rzeczywiście, no, kiedy na elewacjach pojawiły się kolorowe tynki, były to zauważalne, od razu pojawiały się artykuły w prasie, ale w wielu przypadkach obecność koloru okazywała się spotykać z bardzo dużym oporem społecznym. I na przykład ogromnym zaskoczeniem była ta fasada Hotelu Sobieski, bo do ostatniej chwili myślano, że to są takie próbki kolorystyczne, że to po prostu chodziło o to, żeby zdecydować na jeden, dwa kolory, a tymczasem profesor Picottini chciał tę fantazję zrealizować w jeszcze większym z jeszcze większym rozmachem i tylko starania warszawskiego plastyka miejskiego jakoś to ograniczyły. Ale też ciekawa sytuacja, historia z spółdzielni mieszkaniowej Torwar. Tam działał architekt Bohdan Kulczyński i on postanowił takim intensywnym kolorem, zielenie, fiolety, ozdobić bloki po to, żeby jakoś znowu wpisać je w tę transformującą się rzeczywistość i to spotkało się z ogromnym społecznym oporem. Tam telewizja przyjeżdżała, tam ludzie wypowiadali się, że te kolory to one
prowadzą do zaburzeń psychicznych, wywołują myśli samobójcze, że absolutnie na to się nie godzimy. I rzeczywiście je rozwodniono, rozmyto. Dziś jeszcze dodatkowo one są bielsze poprzez no, takie procesy starzenia się tej barwy. Więc to nam trochę odczarowuje to myślenie i też pokazuje, że w przypadku gustu czy stylu lat 90. bardzo często myślimy różnego rodzaju kliszami. A gdyby spojrzeć na to w szerszej perspektywie, mamy takie miasto jak Żyrardów. Co by nie powiedzieć, ono bardzo postmodernistyczne chyba nie jest. Ono też nawet nie jest bardzo modernistyczne. A to jest arena potwornie głębokiej transformacji. I to chyba nie raz w historii, prawda? Pytanie mam o to, czy to była pierwsza transformacja tego rodzaju i czy my trochę nie przesadzamy, widząc w tym, mając małą perspektywę czasową jeszcze ciągle, jakiegoś szczególnie brutalnego i wielkiego wydarzenia. Tak, to znaczy na pewno to było wielkie i brutalne doświadczenie w świadomości Żyrardowian i czy Żyrardowiaków i w zasadzie co do tego nie ma wątpliwości, natomiast to było wydarzenie, które wpisywało się w dużo dłuższą perspektywę, to znaczy to widać w wywiadach etnograficznych, które były prowadzone od lat 70. do lat 90. w zasadzie nieprzerwanie w Żyrardowie, że Żyrardowiacy mieli mit Złotego Wieku, to znaczy i wszystko, co stało się później, to był jeden ciągły upadek Żyrardowa, tylko że ten upadek oczywiście w latach 90. i szczególnie na progu lat 2000. się dokonał, to znaczy jakby miasto w pewnym sensie umarło, dlatego że umarło jego serce. Tak mówiono o żyrardowskiej fabryce, serce miasta. I ten upadek zaczął się tak naprawdę już przed pierwszą wojną światową i to w świadomości żyrardowiaków właśnie i w latach 30., kiedy wielki kryzys Żyrardów uderzył bardzo mocno i wtedy tak naprawdę podjęto pierwszą próbę zniszczenia fabryki żyrardowskiej, która się nie udała. To znaczy kapitał francuski, który w latach 20. wszedł do Żyrardowa, jego planem było zamknięcie tej fabryki w dalszej perspektywie i zlikwidowanie miasta, dlatego że Żyrardów jest fabryką miastem, to znaczy całość urządzeń społecznych do lat 50., 60. XX wieku była własnością fabryki i w związku z tym tak naprawdę zamknięcie fabryki, które też była, zapewniała 50%, znaczy jakby zatrudnienie w Żyrardowie znajdowało 50% mieszkańców przed pierwszą wojną światową w fabryce. To jest 50% całości społeczeństwa Żyrardowa, czyli włączamy tutaj również część nieprodukcyjną. Więc tak naprawdę to zatrudnienie wynosiło blisko 90% w fabryce. Więc zniszczenie, zamknięcie fabryki oznacza też zamknięcie miasta. I Żyrardowiacy, szczególnie w latach 30. ten mit się ten jakby narasta, zaczynają marzyć o tym Złotym Wieku, który był przed pierwszą wojną światową. I to dzięki mobilizacji społecznej i zmianom geopolitycznym zostaje zatrzymane, zamrożone. W 1936 roku fabryka zostaje znacjonalizowana i no później wiadomo, II wojna światowa i powtórna nacjonalizacja przemysłu w Żyrardowie ten proces powstrzymuje. Ale w latach 90. to nie jest coś nowego, to znaczy to jest po prostu pewne zakończenie procesu, który trwa już od dłuższego czasu. Zresztą sama dezindustrializacja nie może być też w mojej opinii wiązana ściśle z transformacją, dlatego że ta dezindustrializacja jednak zaczyna się już wcześniej, to znaczy przed 89 rokiem. Być może jeszcze nie w postaci zmniejszania się, znaczy jakby redukcji w zakładach przemysłowych, ale wzrostu znaczenia usług i wzrostu procentowego, przynajmniej w Żyrardowie od końca lat 70., a szczególnie w latach 80.,
proporcjonalnie zwiększa się znaczenie usług, a spada znaczenie produkcji przemysłowej. Ale to, co jest dla mnie najbardziej ciekawe, jeżeli chodzi o to długie trwanie i o przeszłość Żyrardowa, to jest to, jak ta przeszłość po 89 roku, jak ją stara się wykorzystać i w pewnym, znaczy przerobić czy sfałszować. To znaczy Żyrardów w latach 90. po zamknięciu, no właściwie u progu lat 2000 zaczyna przedstawiać się jako miasto ogród. Co jest absolutną nieprawdą, bo miasta ogrody to były suburbia przeznaczone dla głównie jednak profesjonalistów czy ludzi z klasy średniej. Natomiast Żyrardów od zawsze był oczywiście miastem prawie że wyłącznie robotniczym i fakt, że znajdowało się tam dużo zieleni, nie był spowodowany byciem miastem ogrodem, czyli jakąś idealną formą, tylko byciem, to były po prostu ogródki działkowe. A do czego ma służyć to, ta fama miasta ogrodu? No właśnie, to znaczy to jest bardzo ciekawe, dlatego że Żyrardów właśnie od lat 2000 pomysłem włodarzy Żyrardowa i nie tylko, całej elity intelektualnej Żyrardowa na to, jak Żyrardów ma funkcjonować po upadku przemysłu, kiedy w 2005 roku zamykane są już ostatnie zakłady lniarskie. Pomysłem jest to, że Żyrardów ma się stać po pierwsze Mekką turystyczną, a po drugie ma stać się właśnie sypialnią Warszawy. Dlatego z miasta przemysłowego i z miasta robotniczego w narracji on staje się miastem ogrodem. I jest tutaj pewna schizofrenia, myślę, znaczy jakby takie dwumyślenie, dlatego że nie można mówić o mieście ogrodzie i równocześnie starać się stworzyć, a to też właśnie się próbuje, ten Żyrardów ma być też idealnym miastem robotniczym i w ten sposób ma być, są starania o wpisanie na listę UNESCO. Znaczy dawnym miastem robotniczym, tylko tak, znaczy jakby, materia ma być. Tak, materia ma być. Znaczy już jest wpisana jako park kulturowy i jakby ta materia ma być zachowana, ale z drugiej strony właśnie zamazuje się to dziedzictwo. I to jest bardzo ciekawe na przykład, kiedy marketingowcy loftów de Żyrarda, które zostały utworzone w starej przędzalni żyrardowskiej, reklamowali u progu tego dziesięciolecia swoje dzieło. Pisali o tym, że w okolicy znajduje się 170 zabytków, w tym dwory, pałace i kościoły. Owszem, dwory i pałace się znajdują, ale mniej więcej w odległości 30 kilometrów, natomiast te 170 zabytków to są oczywiście domy robotnicze. Więc jest tu próba z jednej strony wykorzystania i kapitalizacji na zabytkowym charakterze Żyrardowa, a z drugiej strony jest próba zamazania tej robotniczej przeszłości. Może, no, zamazania, ponieważ ona jest nieatrakcyjna, tak? Tak, to znaczy jakby klasa średnia, która z założenia ma się wprowadzić do nowego Żyrardowa, bo to jest jakby otwarcie stwierdzone nawet w deklaracjach programowych Rady Miasta, to znaczy, że Żyrardów ma być właśnie suburbią Warszawy, w której znajdują się luksusowe mieszkania dla klasy średniej za cenę tańszą niż na Białołęce, tak? Ta klasa średnia nie chce mieszkać w mieście robotniczym, szczególnie biorąc pod uwagę to, co się wiąże z miastem postindustrialnym i co w Żyrardowie jest ciągle bardzo wyraźne, to znaczy właśnie kompletna degeneracja przestrzeni, szczególnie domów robotniczych, które i tak już u progu
w 89 były w fatalnym stanie. Wzrost przestępczości, bezrobocie na poziomie 60%. No, oni chcą się od tego odciąć, ale z drugiej strony nie mogą się do końca tego, od tego odciąć, dlatego że wartość Żyrardowa polega też na jego właśnie autentycznym, przemysłowym charakterze. No, wartość w czyich oczach, to jest pytanie. Tak, właśnie, to znaczy właśnie... Czy w oczach tych mieszkańców, którzy jeszcze próbują reprezentować te tradycje Żyrardowa i są nostalgikami tego zniknionego świata? To znaczy, ja bym powiedział, że to jest podobna sytuacja, co na przykład warszawska Praga, czy poznańskie Jeżyce, to znaczy... Właśnie z jednej strony o wartości ma świadczyć klimat dzielnicy i dlatego nie można dopuścić do całkowitego wyrzucenia tradycyjnych mieszkańców tego obszaru, ale z drugiej strony jakby w związku z procesami przejmowania przez klasę średnią tych obszarów wzrasta też nacisk na to, żeby się od tej przeszłości odciąć. Jest to takie balansowanie na granicy, to znaczy, żeby z jednej strony dawać do zrozumienia klasie średniej, że to jest ich miejsce, ale z drugiej strony nie pozbawiać całkowicie charakteru Żyrardowa, dlatego że na tym ucierpi turystyka. No nie wiem, czy to jest dobre porównanie, ale w jakimś sensie manufaktura w Łodzi realizuje chyba to zamierzenie. To znaczy ma być robotnicza i przemysłowa, ale przecież wiadomo, że nie. No to szczególnie właśnie widać w kontekście, no w Żyrardowie właśnie ta nowa część mieszkalna jest częścią mieszkalną utworzoną całkowicie w starych fabrykach. Natomiast dawna część mieszkalna nie jest przyswajana na tkankę mieszkaniową, dlatego że jako zabytki trudno jest modernizować te domy. One są też komunalne, ewentualnie są w rękach wspólnot i są w bardzo słabym standardzie. Czyli mamy jakiś właśnie Disneyland, to znaczy mamy próbę przeniesienia klimatu przemysłowego, ale bez realnego odwołania do jego przeszłości. Skoro została wywołana manufaktura i Łódź, to w sumie jest chyba problem, z którym się trochę tutaj też zmagamy. Na pewno mit Złotego Wieku w Łodzi istnieje i to dość wyraźnie. Ten Złoty Wiek to jest Łódź czasów Ziemi Obiecanej, z której wyrwiemy trzy cytaty, zapominając, że to był paszkwil na Łódź. Potem międzywojnie taki okres, z tego jeszcze coś dobrego można wybrać, a potem jest PRL i to jest kompletna, w takim powszechnym odczuciu, degradacja miasta. Podczas gdy to jest paradoksalnie moment, kiedy to miasto dostaje to, czego nikt wcześniej nie chciał mu dać, czyli chociażby wyższe uczelnie. Więc tworzenie... A w czyjej opowieści PRL jest degradacją Łodzi? Bo to jest dla mnie trochę zaskakujące. Chociażby słuchając o zdegradowanej tkance miejskiej, która przez 45 lat nie była przez nikogo remontowana ani czyszczona. A czyja to jest opowieść? Kto jest tutaj narratorem? Może mało profesjonalne jest stwierdzenie, że jest to taka wiedza powszechna, natomiast powiedzmy podczas procesu edukacji tego typu komentarzy ja i zakładam, że jeszcze parę innych osób się nasłuchało, więc środowiska, które teoretycznie powinny być świadome tego, że 45 rok to było nowe rozdanie dla tego miasta i otwarcie nowych szans. Z przyczyn, myślę, że może ktoś się by na mnie obraził, ideologicznych, kompletnie tego nie widzą. Więc i po 89 roku mamy budowanie nowej, starej tożsamości Łodzi. Jak się Państwo przeszli Piotrkowską, to widzieli Państwo meble miejskie stylizowane tak, no bardzo, jakby to powiedzieć, siermiężnie na
epokę dawno minioną. Gdzieś na marginesie jest ta łódź awangardowa, Strzemiński Kobro. To jest mniej chwytliwa, przynajmniej mniej do niedawna było promowane. Jest ten mit Złotego Wieku, właśnie czasów Ziemi Obiecanej, ulica niedawno powstała Gromanów, Scheiblerów, ta rzekomo robotnicza manufaktura, gdzie jest rynek manufaktury, który otrzymał nazwę Rynku Włókniarek Łódzkich, co jest, no powiedzmy też dość symptomatyczne, że czysto komercyjna przestrzeń została, otrzymała właśnie miano Włókniarek Łódzkich, podczas gdy miasto nie było w stanie podjąć przez długi czas decyzji, żeby jakąś przestrzeń naprawdę publiczną w ten sposób nazwać. Czyli to wynikałoby z tego, że prywatny inwestor się pochylił nad tym dziedzictwem, a nie miasto. To chyba na rzecz manufaktury by świadczyło, prawda? Tak. No i korzystnie na rzecz manufaktury, zdecydowanie. Można mieć inne zastrzeżenia do tego, jak to wygląda, natomiast no też trudno wymagać od prywatnego właściciela działalności charytatywnej. No ale to są jakieś takie gry pamięci w każdym z tych wypadków i mamy tu powtarzające się wątki. One się powtarzają nie tylko w tym tak zwanym okresie transformacji, to znaczy to jest poczucie utraty. Z poczuciem utraty wiąże się coś, co się nazywa czasem utopią regresywną czy retrospektywną, czyli mit Złotego Wieku, tego, że kiedyś było wspaniale. Ten mit jest utrwalany jednocześnie poprzez zniszczenie, pewne obiektywne zniszczenie pewnej tkanki, prawda? To, co, o czym mówiłaś, nazwałaś to narracją ekonomii moralnej, prawda? Ta tkanka jest, ulega zniszczeniu i to stanowi problem społeczny, moralny, jest to wyzwanie dla ludzi myślących, trzeba się nad tym pochylić i jednocześnie to sprawia, że po iluś latach bardzo surowo się ocenia pewne działania. Na przykład plan Balcerowicza, albo porzucenie robotniczego Żyrardowa. Mit Złotego Wieku to jest jedna z ciekawszych rzeczy, które w ogóle jest jakoś w socjologii pracy czy w socjologii organizacji opracowywane, dlatego że to nie jest jakaś specyfika polskich zakładów przemysłowych, tylko większość przedsiębiorstw czy kultur organizacyjnych w przedsiębiorstwach produkuje tak zwane historie organizacyjne. I bardzo często w tych historiach organizacyjnych ten moment powstania zakładu, tak, jest tym momentem, z którego w jakimś momencie, szczególnie w momencie kryzysu, wyciąga się znaczenia na teraz. Tak? To znaczy, nie, oczywiście ta historia organizacyjna nie opowiada, czy ten mit nie jest o tym, jak naprawdę było, tylko na przykład o tym, czego nam dzisiaj brakuje. I w tych naszych historiach, w tych naszych zakładach, to było bardzo ciekawe, że ten mit Złotego Wieku był różny w różnych momentach, w zależności od tego, kiedy zakłady powstawały, czy kiedy się rozrastały. Dla Wedla, dla zakładów Wedla, to są lata 30. Czas wielkiego kryzysu w Polsce. No nie był dobry czas dla robotników, natomiast do dzisiaj Wedlu kolejne pokolenia, część z nich, zresztą oczywiście też historie rodzinne opowiadam, pamiętam, jak to było dobrze, dobrze w latach 30. w pewnym sensie w porównaniu z innymi środowiskami, to rzeczywiście w Wedlu było lepiej niż gdzie indziej, ale nie pojawia się tam na przykład to, że Wedel, Jan Wedel nie pozwalał zakładać związków zawodowych, walczył ze związkami i tak dalej. Tych elementów nie ma. Jest natomiast ten mit dobrego kapitalisty, który jakoś był funkcjonalny w latach socjalizmu, kiedy też opowiadano, ach, ten Wedel, to my tu kontynuujemy te tradycje, my nie jesteśmy takim prawdziwym socjalistycznym zakładem, tylko dawniej e-Wedel, w związku z tym kontynuujemy inne wartości. A potem on się zmienia i pełni inne funkcje też w czasach transformacji, kiedy to jest taka opowieść o dobrym kapitalizmie, tym, którego nam dzisiaj brakuje, z którego wynosimy różne znaczenia. Dla Stomilu Olsztyn tym momentem Złotego Wieku są lata 70., ten moment, kiedy ten zakład się rozrasta. Dla różnych firm, w zależności od tego, w którym momencie on powstaje. Więc to jest ciekawe i dla nas rzeczywiście było ciekawe bardzo, jaką rolę pełni nostalgia w opowieściach o zmianach, tak? I nostalgia jest no, nie tylko opowieścią o tym, że było lepiej, ale jest też krytyką współczesności, tak? Bo przez to, że opowiadamy, że kiedyś tworzymy jakąś wyidealizowany obraz przyszłości, socjalizm we wszystkich tych opowieściach no, wygląda lepiej we wstecznym lusterku, tak? Bo jeżeli porównamy historię
archiwalne tych zakładów wtedy i olbrzymie niezadowolenie klasy przemysłowej z warunków pracy i z tego, co się działo. Z opowieściami tych ludzi teraz wyidealizowanymi, no to widać, że jest to funkcja przede wszystkim krytyczna tego neoliberalnego kapitalizmu, który został zbudowany. To jest jedna rzecz. I drugą, którą miałam taką ogólną refleksję, to jest bardzo ciekawe na poziomie nie tylko polskiej transformacji, ale w ogóle kultur późnego kapitalizmu, w jaki sposób one sobie na świecie radzą z tą tradycją industrialną. To jest zupełnie inaczej wygląda w Niemczech, na przykład w Zagłębiu Rury. W jaki sposób starano się uporządkować transformację, transformację w kierunku deindustrializacji poprzez uporządkowanie krajobrazu, muzea, opowiadanie o losie klasy robotniczej i jej zmianach, na przykład z Wielką Brytanią, gdzie to jest kompletnie chaotyczne i w pewnym sensie też odpowiada sposobowi prowadzenia transformacji i jakieś takie też szalenie patchworkowe w Polsce. Czy są jakieś komentarze do tego, co zostało powiedziane, sprzeciwy, dodatki i temu podobne? Ja bym pociągnął ten wątek negowania PRL-u, sukcesu Łodzi w PRL-u. To dokonywały także środowiska akademickie, które były beneficjentami decyzji władz PRL-u. Czy to był paradoks, że media i środowiska akademickie negowały PRL, ale negowały też, miały pewną podkładkę, to znaczy te bieda parkingi wzdłuż na przykład ciągu, nie wiem, ulicy Zachodniej Kościuszki, czyli parkingi powstające na działkach po wyburzonych kamienicach, były podkładką, że PRL był zły i zdewastował Łódź, bo przecież nie utrzymywał tych kamienic w dobrym stanie, zostały one wyburzone. Notabene nie utrzymywał, ponieważ to były kamienice prywatne, tak? To był też paradoks, że Łódź chyba to był największy prywatny, znaczy większość łódzkich nieruchomości kamienic była kamienicami prywatnymi także w PRL-u. To były w zarządzie miejskim, nieskomunalizowane po roku 90. To była się ta pułapka braku inwestycji, braku możliwości inwestowania. I to było dosyć interesujące, jak media i elity intelektualne tego miasta napisały na nowo kawałek historii, przy okazji też wymazując do pewnego momentu, do roku 2004-2005, wątek tego, że Łódź była wielonarodowo, wieloreligijna. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że w Łodzi po roku 2005 zaczynają znikać świątynie niekatolickie, które albo są w zarządzie katolickim, to jest rozebrany pierwszy kościół baptystów w Polsce. Został rozebrany przez franciszkanów, mając pełną zgodę tych władz konserwatorskich, czy też to, co stało się z kościołem mariawickim na ulicy Nawrot, rozebrany przez nowego właściciela i brak reakcji na to, że stoi świątynia braci czeskich, braci morawskich na ulicy Żeromskiego. I tak naprawdę nikt się nie, znaczy nie ma pomysłu, jak pomóc właścicielowi, żeby ten obiekt, bardzo cenny dla miasta, został uratowany. Bardzo dziękuję. Znaczy, ja tu chciałem, takie wyłapałem sobie bardzo ciekawą rzecz, którą Błażej Ciarkowski powiedział, to znaczy a propos tego mitu Złotego Wieku i pewnego takiego filozoficznego odwołania, to takie bardzo ciekawe było pojęcie, ale gdzieś mi tutaj umknęło. A propos tego, utopia regresywna, tak, prawda, to jest takie naukowe pojęcie, ale Błażej powiedziałeś coś takiego, z czym tutaj z kolei drugi Błażej się nie zgodził, albo się zdziwił, tak, to znaczy chodzi o to, że Łódź w latach PRL-u była też, przeżywała zły sen taki, prawda, bo to była transformacja, o której tutaj pan też powiedział, to zmiany narodowościowe, zmiana systemu, zmiana własności tych wszystkich kamienic i ja stawiam takie pytanie, czy kiedykolwiek w ramach Łodzi, a może też dotyczy to innych miast, Żyrardowa, Olsztyna, był rzeczywisty złoty mit, tak? Bo jeżeli my się odwołamy do łódzkiego złotego mitu i nie wiem, czy ja dobrze usłyszałem, Błażej, że powiedziałeś,
że książka Ziemia Obiecana była paszkwilem na Łódź, tak? Prawda? I tutaj mamy taką prawdę, bo tutaj na tej wystawie są cytaty, jak to Łódź, tą widzę, natomiast to było obrzydliwe miasto tak naprawdę, kompletnie zdemoralizowane, prawda? To tutaj moralność w sensie społecznym tego biznesu, dzikiego kapitalizmu, generalnie zdemoralizowanie władz rosyjskich, które tutaj to się też pomija, przekupstwo, w ogóle rozkład społeczny podporządkowany całkowicie pieniądzowi, to po prostu tutaj jest pani socjolog, która by to oceniła, a my sobie tak dośpiewaliśmy, że Żeromski jakąś super książkę napisał, tak? I tutaj się okazuje, że właśnie trzeba powiedzieć coś takiego, żebyśmy nagle spojrzeli zupełnie odwrotnie na coś takiego, że Łódź wtedy przeżywała zły sen, prawda? To ja się odwołam do relacji Jarosława Iwaszkiewicza z okresu międzywojennego, kiedy on mieszkał w pobliskich Byszewach i wybrał się na pieszą wycieczkę do Łodzi i doznał szoku po prostu. Zobaczył te czarne twarze robotników, tą biedę, te kupy zrobione za rogiem kamienic, tą kompletny upadek ludzki, moralny i to już w latach 20., kiedy znowu się odwołałeś do tego, że no to mamy taki mit dwudziestolecia, a w Łodzi dalej był czarny sen tak naprawdę, jeśli chodzi o te społeczne, dla wrażliwego pisarza. To było szokujące, jak on sobie sielankę w tych Byszewach po prostu odbywał i w ramach tego ziemiaństwa odbywał jakąś taką, a więc może w Łodzi nigdy nie było tego złotego wieku, a paradoksalnie może teraz żyjemy w najlepszych czasach, kiedy po prostu mamy realny wpływ i pewne problemy zostały rozwiązane i można się zastanowić jakby co dalej. Tutaj pan też ciekawą rzecz powiedział, z którą ja bym się tak trochę nie zgodził, ale to jest bardzo ciekawe. Bo pan powiedział, że większość łódzkich kamienic nawet w PRL-u była prywatna i dzisiaj też jest prywatna. Ja mam zupełnie jako architekt odwrotną jak gdyby tezę, że no właśnie Łódź jest jako miasto największym kamienicznikiem, ale paradoksalnie obydwaj możemy mieć rację, że i liczba tych kamienic jest, prywatnych jest wielka, i wielka jest liczba kamienic, tak, a tak naprawdę to nie ma nic wspólnego z normalnym rozwojem rynku ciągłym nieruchomości, bo to jest też kwestia ciągłości, że w Łodzi, w tych miastach i kwestie transformacji i zagadnienia filozoficznego zmiany, tak, tutaj są katastrofy, to nie jest teoria liniowa zmian, tak jakby chciał, jeśli chodzi o historię sztuki, Durand, który uszeregował sobie kamienice, jak one się tak ładnie rozwijają, prawda, a z drugiej strony jest teoria katastrof, tak, czyli po prostu następuje gigantyczna zmiana. I taką katastrofą był modernizm, ten 89 rok i każda inna rzecz tutaj, kryzys, głód bawełny, jakiś kryzys tutaj wspomniany też ekonomiczny, prawda? I tutaj ta liniowość, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego mitu, tej utopii regresywnej, a tak naprawdę żyjemy w ciągłym po prostu, ciągłych zmianach i próbujemy w głowie sobie uporządkować to na zasadzie pewnej mitologii. To takie mam refleksje, bo trudno to uporządkować, tą dyskusję, ale tak bym się do tego odniósł, tak? Nie wiem, czy pan jeszcze chciałby coś dodać? Ja odpowiem, że pan też ma rację, jeżeli mówi, że kamienice nie są prywatne, ponieważ, czy miasto nimi zarządza. Problem polega na tym, że miasto nie przejęło 3/4 z nieruchomości, które są w jego zasobie. One mają jakichś właścicieli, których my nie możemy dotknąć. Nie wiemy, gdzie oni są, nie wiemy, gdzie mieszkają, nie wiemy, nie widzimy ich na co dzień. Znaczy nie jesteśmy nawet w stanie doręczyć korespondencji. To są osoby, które zginęły w hełmie nad Nerem i spadkobiercy są NN. No to jeszcze jest inny problem, prawda, jeszcze odleglejszej przeszłości. Ja bym do tego, co pan powiedział, zrobił taki komentarz, że jeżeli pan mówi, że środowiska akademickie, czyli elity inteligenckie były zarazem tym, jak to nazwać, profiteriatem, tak, one korzystały z ewolucji Łodzi w okresie PRL-u.
i jednocześnie były niesamowicie krytyczne i opisały PRL w taki sposób, w jaki opisały, to wydaje mi się to takim paradoksem zupełnie zrozumiałym. Elity intelektualne mają takie zasoby kapitału kulturowego, że sobie zawsze poradzą lepiej niż inni i zarazem, ponieważ mają te zasoby, są bardziej krytyczne niż inni, co zresztą zawsze wychodziło na ten taki negatywny obraz inteligencji, prawda? To są ci, co to najlepiej sobie poradzą, a jeszcze narzekają. Ale to jest tylko taki komentarz w nawiasie, czy do tego, co zostało powiedziane, moglibyśmy coś dopowiedzieć? To może tylko słowo właśnie odnośnie tego rzekomego, w sumie nie rzekomego, mitu Złotego Wieku i tego, czy faktycznie kiedyś było dobrze, czy Łódź zawsze była miastem na przegranej pozycji. Myślę, że ta współczesna afirmacja tych czasów Ziemi Obiecanej to jest, no powiedzmy, jakaś fascynacja czysto na poziomie estetycznym. Po prostu detale XIX-wiecznych kamienic, czy powiedzmy ceglane detale dawnej przędzalni poznańskiego wyglądają lepiej niż wielka płyta z lat 70. czy ceglane bloki, powiedzmy, z przełomu lat 50., 60., że to jest bardzo niestety taki, może nie niestety, na takim bardzo prostym poziomie tworzenia jakiejś tożsamości poprzez symbole czysto wizualne. Tak samo jak w 45. roku władze Uniwersytetu Łódzkiego nie nosiły na oficjalnych imprezach gronostajów, tug, nie było całej tej otoczki, a jeszcze wywodzący się pewnie ze średniowiecznego uniwersytetu, to miał być nowoczesny uniwersytet w robotniczym mieście i rektor dziekani, kolegium dziekańskie, kolegium rektorskie występowali w odpowiednio kobiety, mężczyźni, w garsonkach, w garniturach, krawaty i tak dalej. A potem wrócono do takiej symboliki tradycyjnej, że jednak szukamy korzeni gdzieś dalej, cierpimy na to, że Łódź nie ma rynku, chcielibyśmy mieć rynek, być Wrocławiem, Krakowem. No i może na tym czysto estetycznym poziomie ten XIX wiek jest najbardziej podobny do tego, co jest gdzie indziej. Więc staramy się w tej transformacji upodobnić trochę do innych. A co ciekawe, staramy się upodobnić do innych w transformacji. To może być ogólne hasło, które jej towarzyszyło, prawda? Bo transformacji tej, o której rozmawiamy, chociaż cały czas rozmawiamy o rozlicznych innych, prawda? Ciągle ją porównujemy, jak się okazuje, do tego, co się działo w latach 30., do tego, co się działo w latach 70., do tych złotych wieków, złotych epok, albo epok upadku, przeciwnie, prawda? To ta transformacja jest no, takim zjawiskiem estetycznym, które jest dość niepokojące i zjawiskiem społecznym, które jest niepokojące, ale z niej wynikają jakieś wartości, jak sądzę. I mamy problem jako ludzie naszych czasów chyba z uznaniem tych wartości. Tak wyczułem trochę. To znaczy, że może manufaktura jest niezła, ale to jednak jest tylko centrum handlowe. No, nie, pomijając to, że tam jest świetne Muzeum Sztuki Nowoczesnej, pomijając, że tam jest niezłe Muzeum Tkactwa, pomijając to, że tam są niezłe knajpy, no to jest tylko centrum handlowe. A my wolelibyśmy czegoś więcej, no, ale pytanie czego tak naprawdę byśmy chcieli? Żeby tam wrócił ten przemysł włókniarski któregoś dnia, żeby wyrzucić ten handel i wprowadzić znowu Krosna wszędzie. O co chodzi z tą krytyką transformacji? To jest moje jedno pytanie. Inne wiąże się z tą zmianą form, jaka nastąpiła. Ja zrozumiałem tak z opowieści Joanny Wawrzyniak, że te załogi odczuwają nostalgię za takim światem, który był światem osiadłym, przewidywalnym, oswojonym, nieruchomym w gruncie rzeczy. To znaczy, że paradoks polega na tym, że ten PRL, który był przez większość czasu bardzo mobilny, to jest ta jego strona, o której się może rzadziej mówi, że to był po prostu świat wielkiej mobilności, wielkiego przemieszczania się, wielkich wędrówek. Z tymi wędrówkami były związane wielkie nadzieje. Z tymi nadziejami były związane też pewne sukcesy tych ludzi różnych, prawda? Ale on tak stopniowo się demobilizuje. I wskaźniki lat 80. pokazują Polskę jako jeden z najbardziej nieruchawych krajów europejskich. To znaczy migracje wewnętrzne są bardzo nikłe,
za to istotne stają się migracje jednokierunkowe na zewnątrz, żeby uciec stąd, prawda? Jak się tu jest, to się tkwi, a jak się stąd ucieka, no to tam się gdzieś zacznie nowe życie. I jednocześnie ci ludzie, którzy potem dostali w kość w latach 90., to te swoje hale fabryczne, te swoje wiecznie takie same dojazdy do pracy, te swoje mieszkania w blokach, to wszystko zaczynają wspominać jako no, jakieś takie niesłychanie dobre czasy. Jeżeli mogę tutaj coś dodać, mi się wydaje, że to jest trochę bardziej skomplikowane, bo na poziomie biograficznym oni oczywiście, większość z nich wspomina, że skądś dokądś przyjechała albo się przeniosła. I to jest też taki bardzo ważny element indywidualnych karier. Urodziłem się w małej wsi, przeniosłem się tam, skończyłem studia inżynierskie, brałem udział w tej budowie. Lata 70. są szalenie ważne, bo oni zaczynają wyjeżdżać za granicę. To są umowy licencyjne, które podpisują te przedsiębiorstwa. I to jest element, który jest bardzo silny w tych wspomnieniach, szczególnie mężczyzn inżynierów. To się bardzo tam pojawia. I też, co jest bardzo ciekawe, dla socjalizmu pojawia się taki element sprawczości i to jest coś, co często podkreślane jest, że to jest coś, co zabrała nam transformacja i kultury menedżerskie. Dlatego, że ten, tak byliśmy sprawczy, dlatego że były te licencje, dostaliśmy je w latach 70., ale to się cały czas psuło i to zależało od naszej umiejętności, od naszych zaradności, żeby fabrykę utrzymać, puścić ją w ruch, dzięki temu, żeśmy się mogli dużo uczyć, dużo mogliśmy, tak? No później wchodzą dobrze działające linie produkcyjne, jest know-how, to wszystko jest podane. Oni znowu zaczynają wyjeżdżać na szkolenia, które są robione na miejscu, robione są za granicę, ale z drugiej strony nie ma już tego momentu na indywidualny pomysł, tak jak można coś naprawić, dlatego że są podane wzorce, dobrze działające wzorce. I tu jest taki element, ja bym powiedziała, ambiwalencji tych wspomnień, bardzo refleksyjny tych osób, którzy mówią, nie mam żadnych wątpliwości, że osobiście skorzystałem na transformacji, natomiast tak z mojej perspektywy to lata 70. były najciekawszym momentem polskiego przemysłu i też najciekawszym momentem dla rozwoju polskiej kadry inżynierskiej, dlatego że wtedy tworzyliśmy coś własnego. I to jest coś, co mam wrażenie w tych historiach, w tych opowieściach nostalgicznych jest jakoś istotne, że transformacja rozumiana w tym wypadku poprzez wprowadzanie kultur menadżerskich, do których, które odbiera poczucie sprawczości tej klasie przemysłowej, czy tego, co zostaje z klasy przemysłowej, to tu jest to poczucie zadry, bo oni mają poczucie, okej, myśmy brali udział nawet w tych prywatyzacjach zakładu, wybraliśmy. Tak? Prywatyzację, czy szukaliśmy nawet tych zagranicznych korporacji, które mogły inwestować w naszą firmę, bo wydawało nam się, że w ten sposób uratujemy zakład, ale nasz zakład, tak? Został oddany w obce ręce i w tym momencie my przestajemy mieć wpływ na to, co się w nim dzieje i nawet jeżeli nasze własne losy całkiem dobrze się ułożyły, dużo więcej zarabiamy, przeprowadziliśmy się z bloku do domu na przedmieściu, nasze dzieci pracują w Londynie i w ogóle jest dobrze, to straciliśmy poczucie wpływu, poczucie własności. To jest, ja bym powiedziała, to jest na poziomie takiej klasy średniej opowieść, a klasy, powiedzmy, robotniczej lub średniej, niższej średniej, to jest utrata stabilizacji, która też przejawia się w opowieściach o przestrzeni, redukcji przestrzeni. Na ogół osoby, które pracowały w biurach i w biurowcach i w magazynach, to są zresztą te pierwsze, które tracą pracę, ale nawet te, które zostają, to nie cierpią open space'u. Prowadzenie open space'u kojarzy się z czymś, z utratą tych małych przestrzeni, w których no, działy się relacje towarzyskie i społeczne. I to są bardzo mocne takie figury pamięci obecne w tych, no, w tych wywiadach. To jest niesłychanie ciekawe, bo to trochę na głowie stawia takie potoczne wyobrażenie o transformacji. Dlatego, że potoczne, ja nie wiem, czy ono jest potoczne, ono było wpojone w jakiś sposób, ono było wykreowane. Transformacja jest epoką indywidualizmu. My wreszcie możemy być sprawczy. Idziemy do wyborów,
decydujemy się o naszym zawodzie, miejscu pobytu, możemy swobodnie wyjeżdżać za granicę, możemy awansować, możemy założyć własną małą firemkę, prawda? Był kiedyś taki film Moje pieczone kurczaki, który był o budce na placu w Łodzi. Taka komedia, trochę już nie pamiętam, z lat 90. O facecie, który prowadzi budkę z kurczakami. Czy to nie było sprawcze? No więc ten mit sprawczości, to jest trochę, moim zdaniem, nowy mit złotej epoki, lat 90-tisów. 90-sy mają taką swoją czarną legendę, ale mają też taką swoją złotą, że to był czas, gdy każdy mógł wziąć w swoje ręce sprawy, choćby otworzyć stoisko z kurczakami, a później wszystkie te korporacje tu weszły, pobudowały centra handlowe i do widzenia, wymiotły tych ludzi, prawda, i odebrały im przestrzeń. No i możemy też mieszkać tak, jak chcemy, dom jednorodzinny w formach, o jakich się wcześniej nie śniło, albo mieszkanie ze ściankami działowymi, tam, gdzie użytkownik chce, a nie gdzie architekt narzuca. Tam też jest open space w ten sposób. Czy 90 gniazdek, bo akurat tyle było potrzebne. No rzeczywiście architekci z tamtego okresu mają wiele różnych historii dotyczących fantazji użytkowników, czy potrzeb użytkowników. I też trochę to ten czas mitologizują, ale po mitologizowania właśnie, no to ja może też powiem co dwa słowa o Warszawie, no bo my w Warszawie też mieliśmy swój mit okresu transformacji, chociaż on może nie był aż tak mocno rezonujący, ale na pewno ten mit Paryża Północy i architektury przedwojennej to było coś, co po 89 roku na nowo gdzieś wróciło i było trawione. Warszawa doświadczona okresem wojny, doświadczona powstaniem warszawskim, ale też jak się okazuje w społecznej świadomości, doświadczona także architekturą socrealizmu czy modernizmu, rozczłonkowana, potrzebowała po 89 roku jakiegoś poszywania albo ochrony tego, co udało się zachować. Stąd tak ogromne upodobanie czy ogromna taka zamiłowanie do różnego rodzaju odbudów, rekonstrukcji, społeczne poparcie dla takich gestów. Jednym z takich gustomierzy, mierników tego, co ludziom się w latach 90. podobało, było takie badanie zorganizowane dla Gazety Stołecznej w 95 roku. No i tam wyszło, że 75% ludzi, najczęściej ludzi o wyższym wykształceniu, opowiadało się właśnie za odbudową tak zwanego Pałacu Jabłonowskich, czy odbudową tak zwanego Pałacu Saskiego, więc tego trochę oczekiwano. Działały też wtedy różnego rodzaju stowarzyszenia zajmujące się tak zwaną polityką każdego kamienia, czyli ochroną każdego muru, czy każdej kamienicy, każdego ostańca, który pamiętał czasy przedwojenne. Warszawa była przecież polem bardzo takiej dramatycznej, dynamicznej zabudowy. To był duży rynek nieruchomości, więc ta drapieżność deweloperów, ta drapieżność zagranicznych inwestorów, polskich inwestorów wymagała trochę jakiegoś takiego powiedzenia stop i takie organizacje działały. No i chyba takim najbardziej jaskrawym przykładem próby poszywania miasta po 89 roku jest oczywiście kwestia Placu Defilad i tej pustki jednocześnie dominanty w postaci takiego bardzo specyficznego kolonizatora Pałacu Kultury. Pustki zapełniającej się w sposób taki bardzo oddolny, czyli ulicznym handlem, ale też w sposób powiedzmy taki spektakularny, rozrywkowy w postaci Wesołego Miasteczka, które też tam przez jakiś czas istniało, ostatecznie paraliżujący. Ta obecność Pałacu Kultury paraliżowała praktycznie wszystkie działania związane z takim trwałym zabudowaniem tej przestrzeni. W 1992 roku konkurs był rozpisany wcześniej, w 92 roku były wyniki. Wygrała wizja stworzenia takiego charakterystycznego korso, który obiegałby trochę Pałac Kultury i wokół którego znajdowałaby się zabudowa, no właśnie w różnych wariantach, ale nie do końca jasno sprecyzowana, czy wysoka, czy niska. To wzbudziło ogromne fale komentarzy. No ludzie spodziewali się bardzo wyraźnych gestów względem Pałacu Kultury. Czy to przebudowy, czy to zasłonięcia, czy to w ogóle wyburzenia. Więc to, że ten Pałac Kultury nadal na tym Placu Defilad miał stać, to było coś, co chyba bardzo mocno rozczarowało.
Ale ja nie wiem, czy to nie jest problem postkomunizmu, prawda? Czy to jest transformacja, czy to jest postkomunizm? I tutaj takim symptomem postkomunizmu bardzo wyraźnym jest stosunek do komunizmu, czyli chyba w pierwszej fazie jako do zła, które spadło na kraj i teraz trzeba z tych gruzów wydobyć to, co było wcześniej, bo to wszystko było świetne, co stopniowo wraz z ewolucją, pojawieniem się nowych pokoleń w latach tam 2010, uległo odwróceniu i nagle ten komunizm zaczyna być reinterpretowany jako okres próby wprowadzenia sprawiedliwości społecznej i z kolei to, co się dzieje po postkomunizmie, staje się bardzo znaczące w tym względzie. Mam na myśli na przykład czyszczenie kamienic, czyli przecież dyskurs czyścicieli kamienic w Warszawie, no tam, gdzie my byliśmy dotknięci, jak wiadomo, dekretem Bieruta, czyli komunalizacją gruntów. Czyszczenie kamienic, czyli wyrzucanie lokatorów z tych domów, ma służyć rewitalizacji tych domów, przywrócenia tych domów do ich właściwych funkcji, bo przecież to były luksusowe domy czynszowe. Dlaczego tam teraz mieszkają rodziny, które nie są w stanie opłacić czynszu? Trzeba je stamtąd wykurzyć i oddać niejako te domy prawowitym grupom społecznym. I są, jak wiadomo, firmy, które są wyspecjalizowane w rewitalizacji tych kamienic w sposób absolutnie luksusowy i jednocześnie konserwatorsko bardzo właściwy, bardzo szlachetny. I tamte mieszkania o cenie 20 tysięcy za metr kwadratowy się dostają w ręce no, tych nowych klas wyższych, prawda? Czyli to byłaby jeszcze transformacja, czy to już jest posttransformacja? Tego ja nie potrafię nazwać, ale to jest przestrzeń. To może, bo to nie dotyczy oczywiście tylko kamienic, ale właśnie to, co wspominałeś o manufakturze i to jest bardzo istotne, no bo trudno jest, owszem, można popatrzeć na manufakturę jako na idealny przykład rewitalizacji, jeżeli nie weźmiemy pod uwagę tego, jaki taka rewitalizacja miała wpływ na przestrzeń społeczną osób, które z tym miejscem były związane wcześniej. I to widać bardzo, bardzo wyraźnie w przypadku Żyrardowa, dlatego że Żyrardów był specyficzny w związku z tym, że był miastem fabrycznym. To znaczy to, że tak naprawdę mieszkańcy Żyrardowa mają w tym momencie odcięte pół miasta. To znaczy fabryka, która zawsze była centrum ich życia, została w pewnym sensie ogrodzona w tym marksowskim ujęciu. To znaczy klasa średnia przejęła teren, który był ich terenem i który był terenem, na którym oni wbudowali wspólnotę od 200 lat i odcięła go od ludu. I to jest też bardzo ciekawe, bo to się też wiąże na przykład z grodzeniami przestrzeni parkowych, która też w Żyrardowie nastąpiła, czyli park, który tak zwany park Dietricha, też został ogrodzony równocześnie z budową właśnie tej enklawy dla klasy średniej. I to samo dzieje się oczywiście w Warszawie, gdzie mamy grodzenia Parku Krasińskich, gdzie wzywa się do grodzenia Parku Saskiego. Ale czyli przecież to grodzenie nie oznacza fizycznej izolacji od życia miejskiego, to jest no, otwarty park. Znaczy jest otwarte, dlatego że walczono, żeby było otwarte. No przecież Park Krasiński miał być zamykany. W sensie zamykany na noc. No na noc. No tak. No, ale jest to tworzenie barier. Odtwarzanie, to on był ogrodzony historycznie, no, to było ale, zamykane. No właśnie, tak, to jest, ale to jest bardzo dobry punkt. To znaczy, to jest odtwarzanie barier, rzeczywiście barier, które zostały przez PRL zniesione. To znaczy, to jest tworzenie nowych parków dla klasy średniej, tak jak Ogród Saski na przykład był, to znaczy nie można było do niego wejść, jeżeli, znaczy można było oczywiście, ale spoglądano na ciebie negatywnie, jeżeli wszedłeś tam w robotniczym ubraniu. A w Żyrardowie to jest jeszcze wyraźniejsze, to znaczy właśnie ten park Dietricha to był park prywatny, park kapitalisty, który wpuszczał tam wyższych urzędników wtedy, kiedy go nie było w mieście. Jego nie było w mieście tam 200 ileś dni w roku, czyli de facto był to park urzędników,
Czechów i są wspomnienia Pawła Hulki Laskowskiego z początku XX wieku, przełomu XIX-XX wieku, który wspomina, jak on patrzył przez kraty tego parku i widział innych ludzi, to znaczy widział ludzi, którzy byli z zupełnie innego świata. On nigdy nie widział na przykład tak białej cery na kobiecie, jak widział przez ten płot. I w tym momencie dzieje się bardzo podobna sytuacja, to znaczy młodzież żyrardowska z domów robotniczych, która jest po drugiej stronie, jest przepędzana z parku, na przykład dlatego, że są tam całodniowe zdjęcia do seriali. Także... No, ale to chyba wszyscy inni też są przepędzani, nie tylko młodzież z domu. No nie, domu. To znaczy są przepędzani ci, którzy zachowują się nieodpowiednio. A, to czyli ci, to. Którzy nie mają kapitału kulturowego, prawda? Bo mają inny. No. Tak. No to jest bardzo trudne do oceny, prawda? Bo czy tu mamy, możemy przeciwstawić temu opisowi taki opis właśnie z epoki planu Balcerowicza, czyli przywracania normalności. Jakoś zdefiniowaną normalność, która polega na przykład na tym, że park powinien być grodzony, mieć strażników, być czysty, że nie powinno się tam pić piwa, a w nocy nie powinni tam spać ludzie na ławkach. Jakąś taką normalność się przywraca. Podczas gdy w tej opowieści jest przeciwnie, to znaczy normalność polegającą na swobodzie dostępu w ciągu dnia i nocy, swobodzie zachowania, wyrażania swojej kultury w tym parku, prawda, się próbuje brutalnie odebrać ludziom. I to mi się wydaje jakimś momentem rozmowy, który charakteryzuje niejako całą transformację i polega albo na pewnym nieporozumieniu różnych grup społecznych, albo na pewnej różnicy języka, która jest bardzo trudna do przezwyciężenia. Wydaje mi się to bardzo podobne do tego problemu Żyrardowa Miasta Ogrodu, prawda? Retoryka Miasta Ogrodu to jest retoryka gdzieś tam angielska początku XX wieku, związana z klasą średnią, niewątpliwie z modernizacją miast i nie ma nic wspólnego z osiedlami robotniczymi typu Żyrardowa, które powstały wcześniej, nim ktoś pomyślał o mieście ogrodzie, prawda? Ale jednak jest to bardzo atrakcyjna figura i dlatego pozwala miastu się wypromować. A jak wiemy, promocja oznacza, że tworzy się coś, czego nie ma. To znaczy próbuje się opowiadać o czymś, co jest w taki sposób, jakby było nieco inne. Znaczy, no właśnie, ja bym powiedział tylko, że to nie jest tylko kwestia dyskursu, to jest kwestia tego, jak miasto zostaje wykorzystane na nowo, żeby produkować kapitał, znaczy żeby akumulować kapitał, czyli miasto, które było miastem produkcyjnym, które produkowało przedmioty, które sprzedawano na rynku, staje się przedmiotem samo w sobie. Przy okazji pozbawia się tego miasta tę grupę, która wcześniej to miasto tworzyła. To znaczy próba stworzenia z Żyrardowa Miasta Ogrodu jest próbą stworzenia nowego mitu, który zapewni możliwość monetyzacji tego obszaru, ale bez udziału właśnie jego pierwotnych mieszkańców. Jakieś komentarze? Jeszcze może wrócił do tego, do tej ostatniej wypowiedzi i właśnie kontekstu Łodzi, dlatego że tu się też pojawiło pytanie o manufakturę i te pierwsze rewaloryzacje, odbudowy, remonty i być może jakieś rewitalizacje życiowe w Łodzi. Ja pamiętam, że jak ja byłem jeszcze na studiach architektonicznych, to te dwa pierwsze obiekty remontowano, i manufakturę, i dzisiaj znane jako lofty, czyli dawne zakłady Scheiblera. Ja pamiętam, że była taka sytuacja, że architekci z Łodzi odmawiali pracy z deweloperem. I pamiętam dokładnie, i jakby to też się przenosiło na nas, że ta informacja dla studentów, że to będzie źle robione, że to będzie robione nieprofesjonalnie, że to będzie robione niefachowo. I pamiętam, że jeden z naszych profesorów miał robić to, ostatecznie nie robił tej realizacji. I ja myślę, że to te takie dwa elementy i taka historia tej złej, właśnie tej złej z punktu widzenia architektów, wydaje mi się, odbija się w środowisku. Natomiast jeśli ja rozmawiam z osobami, które nie są architektami albo które nie są zawodowo związane, dla nich i manufaktura, i lofty,
I te kolejne realizacje są bardzo dobrym przykładem. Więc to jest jakiś taki, wydaje mi się, że jest jakiś taki tutaj dysonans. Ostatnio też rozmawiałem z konserwatorem zabytków w Łodzi na temat tego, jak się dzisiaj rewitalizuje albo odnawia poszczególne obiekty, to w kontekście fuzji, czyli kolejnych dużych zakładów, które zostaną przekształcone na centrum rozrywko-handlowo, jakieś takie. I dostałem taką informację, że może wreszcie uda się zrobić to w taki sposób, że to dziedzictwo kulturowe, bo to chyba głównie o to chodzi, to dziedzictwo kulturowe, ta estetyka pewna zostanie w jakiś sposób zachowane. Dziękuję. Kto dalej? Może ja pozwolę sobie ad vocem odnośnie tych dwóch realizacji. Nie wiem, co mówiono w Instytucie Architektury, ale lofty Scheiblera robiło łódzkie biuro. Marciniak-Witasiak. Jedna firma zrezygnowała, kolejna firma zrezygnowała, zmieniał się. Z kolejne biuro łódzkie zrezygnowały. Ja wtedy podobnie z manufakturą, gdzie łódzka pracownia maczała palce, mówiąc może mało elegancko, przy projekcie Muzeum Sztuki, więc to nie do końca jest tak, że łódzcy architekci w tym nie brali udziału, a jaki jest odbiór, to jest zupełnie inna kwestia. Natomiast trochę a propos Żyrardowa i osiedli robotniczych, trochę a propos właśnie oceny rewitalizacji, taka historia związana z domami robotniczymi na Księżym Młynie, czyli w zasadzie po drugiej stronie ulicy niż zamieniona na lofty przędzalnia Scheiblera. Pomysł miasta, myślę, że 10, może 12 lat temu był taki, aby jednemu inwestorowi sprzedać 3 osiedla robotnicze. Księży Młyn, plac dawny Zwycięstwa, jeszcze dawniej Wodny Rynek, też Scheiblerowski, i znajdujący się niedaleko tutaj domy wzniesione przez Izraela Poznańskiego. Szczęśliwie nie udało się znaleźć jednego inwestora. Okazało się, że wcale domy robotnicze nie muszą być, jak to też kilkanaście lat temu lansowano, eleganckim osiedlem zamkniętym. Mogą one być, cały Księży Młyn może tak powiedzmy punktowo, stopniowo być rewaloryzowany, bo nie rewitalizowany, bo trudno mówić o przywracaniu życia miejscu, które żyło wcześniej. Więc taki trochę przypadek, brak możliwości realizacji dość ambitnych planów urzędu skutkował tym, że osiedla w stanie niezmienionym doczekały czasów, kiedy już myśli się o tych procesach nieco inaczej, więc no tutaj może nadzieja dla Żyrardowa swoją drogą. Ja chciałabym dodać kilka słów o tym pomyśle miasta. Go dość dobrze pamiętam, że inwestor był i on był zdecydowany. Był inny problem, jak przemieścić tych mieszkańców, którzy mieszkają w mieszkaniach robotniczych, co z nimi zrobić. I to było po stronie miasta. Miasto puściło ankietę do tych mieszkańców. Akurat, no nie pamiętam dosłownie tej ankiety, ale pytania były, mówiąc, spłaszczając sytuację, trochę tendencyjne. Dlaczego chcesz się przeprowadzić poza miasto? I dlaczego będzie ci tam dobrze? Tak w wielkim skrócie, dlatego że koleżanka z pracy, która zajmowała się planowaniem, dostała też tą ankietę jako mieszkanka tego osiedla, więc cały nasz wydział miał po prostu upał przez kilka dni, bo ona to powiesiła na drzwiach. I okazało się, że ci ludzie, którzy mieszkali w tym osiedlu od kilku pokoleń, bodajże 3, dzielili się na kilka grup. To nie było takie proste. Tych mieszkań było 1444. Pamiętam, bo to była taka łatwa liczba do zapamiętania.
Część z nich mówiła, że bardzo chętnie się przeniosą, bo pomysł był taki, że ten deweloper, on się zresztą zgodził na to, na działkach poza miastem, na już zupełnych obrzeżach, wybuduje bloki, gdzie oni wszyscy mają się przenieść. Czyli była taka typowa gettoizolacja, że oni mają opuścić to miejsce, które wydaje się teraz bardzo atrakcyjne, jest naprzeciwko loftów, ma bardzo dobrą kompozycję, tak, no bo dobrze to zaprojektowano, że ma wewnętrzny dziedziniec, piękne ogrodzenie, oś, kilka takich pięknych obiektów, które tam były szkołą, konsumem, strażą pożarną, a teraz są czym innym. I trzeba było ich stamtąd wyłuskać, oczywiście za ich aprobatą teoretyczną, i przenieść w ogóle poza miasto. Tam pierwsza proponowana lokalizacja to była w okolicach Mileszek, tam gdzie raz jest proponowane śmietnisko, raz spalarnia, raz cmentarz, a później było to właśnie, bo tam jest takie, że nic wokół nie ma. I to była przedstawiona ta inwestycja, że to będzie takie nowe osiedle, nowe domy z wodą, ciepłem, w ogóle generalnie będzie wam tam dobrze. I oni mieli być przeniesieni w całości. Problem się pojawił wtedy, kiedy okazało się, że tym ludziom w ogóle ta ankieta nie wszystkim się podoba, to po pierwsze. Po drugie, część z nich, pomimo że pytanie jest zadane w ten sposób, odpowiada, że nie chce, żeby było im dobrze. Że dobrze jest, jakim jest tu źle w środku miasta. Później okazywało się, że ci, co mówią, że jest im dobrze, jakim jest źle, to są ci, co te mieszkania wykupili i płacą czynsz, więc trudno tak z nimi dyskutować wprost, bo najłatwiej było dyskutować z tymi, którzy nie wykupili czynszu, nie płacą, bo oni mieli niewiele do powiedzenia, po prostu dostaliby lokale zastępcze o podobnym standardzie i musieliby się przenieść. I to się o to rozbiło, bo nawet z tą koleżanką z pracy dyskutowano właśnie, że jak pani się nie zgadza, to cały ten familiak jeden nie może być przekazany. A ona mówi, że no naprawdę mnie to nie interesuje, mi się dobrze mieszka w centrum miasta, ja tu mieszkam od zawsze. Jak oni bardzo chcą, to niech sobie robią tutaj to, co chcą, tak? A ja tu mieszkam. Więc to nie było takie proste, ale był pomysł taki, żeby Księży Młyn w całości wyjąć z tych mieszkańców i przepiąć do kilku bloków jakby takich przy granicy administracyjnej miasta. Może symptomatyczne jest to, że tam kiedyś próbowano wysypisko śmieci dokładnie w tej lokalizacji też zrobić. A druga sytuacja była taka, że później miasto miało taki pomysł, żeby część lokali przeznaczyć. Te lokale mieszkalne były, zmiana sposobu użytkowania następowała na lokale użytkowe i to było robione pod takim sztandarem Łódź kreuje, że teraz tam będą mieszkać sami kreatywni. Tylko definicja tej kreatywności była też taka no, mocno rozmazana, bo to można było szydełkować, tam piec ciastka, nie wiem, malować, w ogóle cokolwiek, nie? Tylko nie robić, chyba włókniarki by się to nie wpisały. I chyba, żeby jakoś tam kreatywnie robiły tasiemki. I nawet jeden ze znajomych, który jest malarzem, już takim, no po prostu jest malarzem PSP i tym się zajmuje, a w związku z tym nie dysponuje jakimiś dużymi zasobami pieniężnymi, bo to nie jest często jakby z tym związane, próbował taki lokal dostać, tylko on chciał w ten sposób, że on, to były dwa pokoje, że w jednym pokoju będzie malował tak jak zawsze, a w drugim będzie mieszkał. Okazało się, że nie. Że to są lokale użytkowe, on się nie może tam zameldować, no bo to była dla niego bariera też. Także to był taki sztywny pomysł miasta, że tam będzie teraz taki skansen kreatywności. Ale okazało się, że ta społeczność, która tam mieszka, jest mocno związana z tym miejscem i oni tak nie za bardzo chętnie współpracują, tak? No, dziękuję. No to by jakoś może potwierdzało jednak trochę tezę o obronie osiadłości, obronie imobilizmu, co w oczach zwolenników transformacji czy reform jest zawsze zachowaniem niewłaściwym. Zastanawiałem się też nad tym, czy sprawczość, o której była mowa, jest tym samym, co ta kreatywność oczekiwana od ludzi. Czy to jest właśnie to? Nie jestem pewny. Wydaje mi się, że kreatywność jednak jest czymś innym i bardziej sztucznym z punktu widzenia tych pokoleń, które ukształtowane były wcześniej, że one były może jakoś sprawcze, bo chciały budować swoje życie, no, wywodząc się też często ze wsi, powiedzmy umownie, prawda, przenosząc się do miasta i w tym sensie były sprawcze, ale czy były kreatywne?
Tego nie jestem pewny, chyba tego od ludzi nie oczekiwano specjalnie, przynajmniej od tak zwanych zwykłych zjadaczy chleba, żeby oni byli w PRL specjalnie kreatywni. Oni mieli wykonywać pewne dyspozycje, które przed nimi postawiła ta elita zarządzająca. Natomiast ich kreatywność miała oblicze takiej, jak można powiedzieć, kultury kombinowania, która była odgórnie raczej zwalczana. Tak, tak mi się wydaje. To bym tak zinterpretował to, co usłyszałem. Nie wiem, czy mam rację. Natomiast jedna rzecz mnie bardzo uderzyła, mianowicie to, co pan mówił o tym dziedzictwie kulturowym. To znaczy, czym ono w zasadzie jest? No bo te mury, które stoją ceglane, które można wypatroszyć i wsadzić do środka zupełnie nowe rzeczy, no stanowią jakieś dziedzictwo kulturowe i to możemy bardzo łatwo potwierdzić, prawda? Wywieszając na tym tabliczki z Plexi, gdzie będzie informacja, kiedy ten dom powstał, dla kogo i że jest w ogóle taki sam, jak był z zewnątrz. Natomiast w innym sensie my to dziedzictwo kulturowe jednocześnie musimy niszczyć. W tym sensie ciągłości na przykład osiedleńczej tych ludzi albo ich kultury. My to musimy wykorzenić, żeby ochronić dziedzictwo kulturowe. To mi się wydaje jedną z bardzo dużych dziwnych stron transformacji, o której tutaj rozmawiamy. Mogę dosłownie dwa zdania to obu kwestii. To znaczy mi się wydaje, że słowo kreatywne to jest słowo ze słownika tak zwanej nowych zawodów, czyli zawodów późnego kapitalizmu, czyli czasu kapitalizmu usług, a nie czasów industrialnych. A jeżeli używamy słowa sprawczość, no to ono się może nadawać zarówno do drugiego i drugiego, natomiast to jest innego rzędu pojęcie, tak? To jest jedna rzecz. A jeżeli chodzi o dziedzictwo kulturowe, to mnie się wydaje, że, ale mówię jako ktoś, kto znaczy zupełny laik w tej dziedzinie, ale wydaje mi się, że w kulturze transformacji szczególnie, a w ogóle trochę w kulturze w Polsce, dosyć dobrze radzimy sobie z czymś, co się nazywa materialnym dziedzictwem kulturowym, a dosyć słabo z niematerialnym dziedzictwem kulturowym. Jest takie rozróżnienie pomiędzy jednym i drugim. No bo z materialnym, no to wiadomo, to właśnie trzeba tablica, fundusze Unii Europejskiej. Natomiast w jaki sposób dbać i w ogóle sposób, jaki definiować niematerialne dziedzictwo kulturowe, z tym jest kłopot i zawsze był w jakiś sposób wywoływany przez PRL, no bo który chciał ujednolicać, tak, w związku z tym tych różnych różnorodności, różnych języków lokalnych, gwar i tak dalej, to tworzył jakieś nisze, ale stosunkowo mało. A w tym momencie, kiedy mówimy o niematerialnym dziedzictwie socjalizmu, to już się robi szalenie skomplikowane i coś, z czym po prostu sobie nie radzimy jako jakoś wspólnota, która powinna sobie poradzić, ale nie mamy języka mówienia o tym. No ja się zastanawiam, czy to w ogóle nie jest też ciekawe z punktu widzenia zawodu architekta w PRL i w okresie transformacji, że jednak zwłaszcza w późnym PRL to architekt miał być sprawczy, to znaczy miał w ramach tych normatywów, które były i tych możliwości, tych materiałów, które mu zostały dane, tej przestrzeni, która mu została dana, tych wskaźników, miał się wykazać sprawczością, czy sprawnością, ale też sprawczością, to znaczy zaprojektować wielkie osiedle na 20 tysięcy ludzi, które będzie spełniało wszystkie normy, ci ludzie będą mieli tyle przestrzeni, a nie takiej, a nie innej i tak dalej, a przedsiębiorstwo państwowe to zbuduje z wielkiej płyty i wyda na to tyle pieniędzy, ile trzeba. Natomiast w okresie transformacji zaczęła się nagle liczyć kreatywność. Architekt się powinien wkręcić w dobry kontrakt, znaleźć dojście do dobrego dewelopera, współpracować tam, prawda? Wykreować coś atrakcyjnego, w sensie przestrzennym, formalnym, coś, co będzie przyciągać uwagę innych ludzi. Już nie takich, którzy mieli dostawać te mieszkania wcześniej, tylko ludzi, którzy mają pewne oczekiwania, chcą być indywidualni, chcą poczuć, że są wyjątkowi. To było sprzężone z pewną ideologią autentyczności, jaka się bardzo rozwinęła. To znaczy, bądź autentyczny, poczuj, jaki naprawdę jesteś, odkryj siebie. I wtedy się okazywało, że ci ludzie autentyczni, którzy mieszkają na przykład w blokach, no nie mogą nic odkryć w zasadzie, no bo cóż oni mogą zrobić z tym,
czym są w danej chwili, tylko ci inni mogą siebie odkryć i okazać swoją autentyczność. To mi się wydaje problemem, który zaciążył piekielnie na polskiej przestrzeni w gruncie rzeczy. To znaczy ona się stała terenem realizacji pewnej kreatywności, niekontrolowanej na ogół przez przepisy, kreatywności reklamowej, kreatywności formalnej, kreatywności ekonomicznej i te kształty przestrzeni przeraziły ludzi w pewnym momencie, niektórych ludzi, pewnych ludzi. Pytanie, czy znowu nie jakąś tam elitę intelektualną, prawda, która zaczęła protestować. Czy tak nie jest? Znaczy, myślę, że to jest bardzo ważne i wydaje mi się, że kreatywność, tak jak była pojmowana w latach 90., była po części umiejętnością operowania poza kontekstem. I jest... Tak. Henryka Bochniarz, jak przyjechała do Żyrardowa w latach 90., w 91., jak była w rządzie Bieleckiego, i zaczęła tłumaczyć włókniarkom żyrardowskim, że one teraz mają się wykazać kreatywnością właśnie i mają zacząć na przykład z tej tkaniny, z której szyją do tej pory, zacząć szyć ekskluzywną konfekcję zamiast obrusów. To jest kompletna oczywiście bzdura, dlatego że... Dlaczego? Z tej samej tkaniny lnianej, z której szyje się obrusy, nie uszyje się damskiej i męskiej również konfekcji. Chyba że to będzie konfekcja dla mnichów, którzy chcą się umartwiać. Dlatego że długość włókien lnu wyznacza jakość tkaniny. Co więcej, problem jest też taki, że w Żyrardowie od 170 lat rzeczywiście te konfekcje szyto i nic się nie zmieniło, to znaczy jakby, tylko że było to bardzo ograniczone, no bo nie można, znaczy nie ma tyle dobrego materiału. I myślę, że to właśnie elity lat 90. w dużej mierze dla nich kreatywność oznaczała wyjście poza to, co znały, ale bez brania pod uwagę, jaki mają kontekst. I to dotyczy też, wydaje mi się, architektury, to znaczy porywanie się na projekty, które nie mogły być wykończone na przykład ze względów finansowych. To jest właśnie też, bo to mi się wydaje też jakąś taką odmienną cechą postmodernizmu polskiego na tle postmodernizmu europejskiego, nie wiem, może mnie poprawisz, że w Polsce budowanie w kontekście, która jednak jest istotną cechą postmodernizmu, w zasadzie po upadku komunizmu odchodzi. To znaczy, że w latach 80. te pierwsze projekty, na przykład mieszkaniowe, były budowane na przykład w kontekście, tam chyba w Słupsku jest taki projekt mieszkaniówki. Natomiast to, co się dzieje później, to jest właśnie budowanie na przykład pośrodku pola dworu. Tak? To znaczy, to nie jest budowanie pseudo kamienic w towarzystwie kamienic, tylko to jest na przykład budowanie kamienicy pośrodku blokowiska. Ale nie, to nie znam się, więc oddaję ci też głos. Ale myślę, że to nadal jest granie z kontekstem, bardzo świadome wczucie się w otoczenie i zakwestionowanie go, nie tyle wpasowanie się, tylko zakwestionowanie. I te dwa mechanizmy działały w zasadzie, no, na zasadzie swobody twórczej, która po 89 roku jakoś wybrzmiała. Natomiast rzeczywiście jest tak, że architekci po 89 roku trochę doświadczeni tym, co działo się w latach 80., czyli pewnym kryzysem związanym z budowaniem, uciążliwymi normatywami, ale też takim rodzajem trochę takiego intelektualnego ściśnięcia, po 89 roku zamieniają się w takich gawędziarzy, którzy zaczynają, to tutaj cytat z Marcina Wichy, którzy zaczynają delektować się własnym głosem i nie wiedzą, gdzie postawić kropkę, że dodają coraz więcej nowych szczegółów i dzięki temu powstają na ulicach miast na przykład jakieś domy mieszkalne, pałace. W Warszawie taki przykład na ulicy Konstancińskiej, gdzie mamy cały taki
ciąg kamienic, który naśladuje królikarnię, mogą to być takie dalekie echa tego typu architektury, albo już zupełnie taka architektura pałacowa, bardzo symetryczna, na ulicy Okopowej, też mimo tego wyraźnego detalu współczesnego, no bo jednak są tam takie aluminiowe podziały w przeszkleniach, jednak bardzo mocno kojarzy się właśnie z jakimiś dziwnymi pałacowymi kreacjami. Czy jeżeli chce się mieszkać w na przykład niby czynszowej kamienicy, albo w niby czynszowej kamienicy, no to też takie przykłady powstawały. I to trochę pokazuje nam pewną transakcję związaną z wyprzedzaniem pewnych potrzeb inwestora. Tutaj też była duża dyskusja co do etyki pewnych działań. Dlaczego architekt nie uczy gustu, nie decyduje się na właśnie jakieś wprowadzanie swoich własnych rozwiązań, tylko jakby schlebia temu, czego chce inwestor, co de facto jest bardzo postmodernistyczne, no bo jednak tego rodzaju projektowanie wiąże się z takim na bardzo podstawowym poziomie rozumieniem tego zjawiska. To jest bardzo stare chyba i bardzo klasyczne w sumie, że architekt jest podporządkowany swojemu klientowi, prawda? Ja bym polemizował, nie zgodziłbym się po prostu ze stwierdzeniem o intelektualnym ściśnięciu architektury w latach 80. Intelektualnie akurat do 89. polska architektura miała się moim zdaniem nieźle, więc... Ale co to znaczy, architektura się ma jakoś intelektualnie? Czy intelektualnie? To jest różne od tego, jak ona się ma materialnie? Znaczy w ogóle musimy tutaj zrobić też takie rozróżnienie na to, co działo się przed 89, po 89, na przykład na gruncie postmodernizmu, bo on rzeczywiście w latach 80. był najszerzej dyskutowany. I to był ten moment, kiedy on został właściwie przegadany. I po 89 roku było bardzo mało miejsca na taką krytyczną autorefleksję, ponieważ ten pęd do budowania jednak to trochę wykluczał. I zjawisko postmodernizmu tak naprawdę w takim znaczeniu teoretycznym, ono w ogóle nie jest reprezentowane w latach 90. Ono bardzo mało jest użytkowane przez prasę i tak naprawdę architekci też się do niego nie odwołują. Więc może rzeczywiście ja się tutaj trochę w związku z już wypaleniem mojej głowy i upałem posłużyłam złym sformułowaniem. Dobrze, że to wyłapałeś. Po prostu łapię za słówkę. Bardzo, bardzo zła przypadłość. Natomiast a propos właśnie postmodernizmu w architekturze polskiej, bloków de facto, które otrzymują dekoracje jak czynszowe kamienice, domów jednorodzinnych, które wyglądają jak wille. Tak na marginesie, jak się poszuka takich materiałów w architekturze z lat 90., to tak jakby czytać scenariusz, podejrzewam, Tygrysów Europy. Niesamowite historie. Chciałem mieć zamek, stać mnie na zamek, mam zamek z basztą. Natomiast to było znowuż jakby stworzenie pewnego takiego wizualno-symbolicznego tła dla przemian społecznych, bo czym będzie oczywiście absolutnie nie postmodernistyczna, tylko socrealistyczna zabudowa na Placu Konstytucji w Warszawie. Stworzeniem scenografii takiej pałacowej niemalże dla robotników. Kiedyś to mieli oni, teraz mamy to my. Analogicznie trzeba spojrzeć na te domy jednorodzinne, które otrzymują ganek. Wracamy ileś lat wstecz, kontynuujemy tradycję szlacheckiej Polski. Pytanie, czy to jest tak do końca złe. Architektura w sumie zawsze jest jakąś scenografią. To mam dla ciebie cytat jeszcze z Marka Skrzyńskiego, jednego z takich czołowych architektów, którzy projektują chyba do dziś w tym stylu, zresztą jest też autorem koncepcji Łuku Triumfalnego z okazji upamiętniającego Bitwę Warszawską 1920. Łaknie dusza polska po pół wieku wynaradawiania domu o narodowym charakterze, bo taka jest już ta nasza słowiańska dusza. Czy to nie wyjaśnia wszystkiego? Kiedy on to napisał, czy powiedział? To z artykułu z lat 90., ale konkretnego
konkretnego roku, czy nie podam druga połowa lat 90. Myślałem, że to było z 1913, coś tam to dokładnie i stylistyka, i idea jest z tamtych czasów. To niesamowite. Może jest to przyczynek do tezy, że transformacja nie była wydarzeniem aż tak straszliwie unikalnym, jak się o niej myśli. Tego nie wiem. Nie wiem, czy to jest jakiś wniosek z tej debaty. Dla mnie jakoś może częściowo tak. Czy ktoś z tu obecnych ma ochotę podsumować albo coś dodać, albo ująć? Może jakoś tak krótko, bo istnieje różnica, w pana wypowiedzi się znalazło takie zamienne ujęcie sprawności i sprawczości. Jeśli odniesiemy do tej, krótko do tej dyskusji o miastoprojektantach na Foksalu, to właśnie Bolek Stelmach zdefiniował pewną różnicę. W latach PRL-u architekt miał niby bardzo dużo do powiedzenia, a wszystko ginęło w procedurach, w budowie i w detalu. I wtedy sprawczość miał dużo, sprawność miał małą i bardziej chyba narzekał na współczesność życia architekta, chociaż jest to jeden z najwybitniejszych polskich architektów, na pewno zrealizowanych w tej nowej epoce i nagradzanych. I z dużym rozczarowaniem mówił na temat sprawności architekta i sprawczości. Bo to sprawność może jeszcze tak, ale sprawczość jak gdyby na poziomie niewielkim, tak? Tutaj deweloper decyduje i jakiś ogólnie system. Ja bym się chciał jeszcze odnieść do tego, do tych mitów, do tych wyobrażeń, bo tutaj jest po prostu przebija taka samej transformacji. Kiedyś Janek Sowa po prostu powiedział taką rzecz, dla kogo my budowaliśmy autostrady w 2012 roku? I mnie to po prostu ta wypowiedź zszokowała, bo on użył jak gdyby lakanowskiej perspektywy, jak gdyby w ujęciu psychologicznym. Czyli on powiedział, że my budowaliśmy te autostrady dla Niemców, żeby Niemiec się przejechał tą autostradą, bo myśmy sobie wyobrazili, że ten Niemiec przejedzie w 2012, jadąc na to euro i poklepie nas po plecach i powie, no jesteś jednym z nas, tak? Ale to abstrahując od tej idiotycznej jak gdyby tego myślenia, to tak rzeczywiście było. Po prostu budowaliśmy dla kogoś pewien mit modernizacyjny z nadzieją, że w 2012 coś się zmieni. I rzeczywiście Michel Platini przyjechał na to euro, powiedział super, kurczę, świetnie, tak? To, że go później zamknęli za korupcję, może nie zamknęli, ale to jak to wygląda ten świat tych piłkarskich mistrzostw, ale to pytanie, co było w 2013-2014 roku i do czego my dążymy, tak? I to chodzi o pojęcie też czasu. Czy my dążymy do mitu zrealizowania miasta idealnego, tak jak tu była mowa, miasto kreatywne, które stworzył to pojęcie Richard Florida, z czego co ja pamiętam. I to jest zupełnie obecnie zakwestionowane, że nie ma czegoś takiego. I tu Sylwia powiedziała o tym, że nie ma czegoś takiego jak miasto kreatywne, że to w ogóle coś zmienia i problem jest dużo bardziej złożony. Na poziomie właśnie psychologicznym, bo jak zdekonstruowaliśmy z Błażejem mit Łodzi, jeżeli go w ogóle nie ma, no to pytanie, czy warto ten mit jak w żeglarzu Szaniawskiego po prostu zdemitologizować, że nie było ziemi obiecanej, czy wręcz przeciwnie, kłamać, tak jak bohaterowie tej sztuki żeglarza, tak? Czy te mity są nam potrzebne? Więc to jest dosyć głębokie jak gdyby pojęcie, ale jeszcze a propos sprawności i sprawczości, to jest kwestia tego, że mamy mit lat 20. Natomiast ja stawiam taką tezę jako też badacz lat 20., że wtedy Polska, II Rzeczpospolita, szukała własnej drogi. I tu pani powiedziała też bardzo ciekawą rzecz o Warszawie jako Paryżu, tak? Jest książka też znakomita, Inne Paryże Europy, tak? I to jest mowa o Bukareszcie. O tych zapomnianych stolicach takich, o tych zapomnianych Paryżach, jest Bukareszt tak najbardziej tam się przebija i Warszawa. Te miasta ledwie skanalizowane z jakimiś kilkoma modernistycznymi kamienicami, bo nam się wydaje, że w Łodzi to było ile tych modernistycznych kamienic przed wojną, tak naprawdę dopiero bloki to utrwaliły, a ten wspomniany przeze mnie Iwaszkiewicz to tak no, to nie widział w ogóle tych kamienic, tylko ciągle widział to przemysłowe, brudne miasto, które wcale nigdy nie miało czerwonej cegły, nigdy. Po roku fabryka była czarna i nie czyściło jej się, tylko się ją malowało na czerwono, tak? A odczyszczone cegły
w manufakturze są nieprawdą historyczną, bo nigdy takie nie były. Więc tu operujemy w takim micie, natomiast ja konkluduję to jednym zdaniem jak gdyby, to wyprowadzając z lat 20., 30. mitu Polski, który też cały ten okres był podzielony na szereg podokresów. Chodzi o to, jaka będzie przyszłość, tak? Zamiast budować autostrady dla Niemców, czyli mając pewne wyobrażenie o Niemcach, albo próbować odtworzyć jakąś miasto ogrodu, które jest starą, zdechłą ideą, prawda, bo to jest pełno takich, czy wrócić do lat 20. Do dworków, do Rzeczpospolitej Szlacheckiej, do stylu narodowego, to czy nie powinno się wrócić do hasła poszukiwania własnej drogi, czyli zamiast łudź odwoływać się do mitów, zamiast Żyrardów odwoływać się do mitów, czy Olsztyn, to po prostu powiedzieć, trzeba znaleźć własną drogę i wrócić do istoty tego, co tutaj zostało zarysowane, to sprawności i sprawczości, to znaczy sterownego państwa, sterownego zarządzania, które wyzwala pewną wizję przyszłości i jej realizacji. Tak? To, co było w latach 20., myśmy może trochę byli Paryżem, ale mieliśmy własną drogę wtedy. Tak? To były wzorce włoskie, też ciekawe, ale w jakimś ujęciu takim oni coś robią, ale my potrafimy lepiej. A to robienie, takie modernizowanie, przeżywanie tych wszystkich sidingów kolejnych i to wcale nie jest tak, że dzisiaj w 2019 roku to jesteśmy mądrzejsi, popełniamy takie same błędy i za 5 lat to po prostu, tak jak się śmialiśmy z premiera Pawlaka, w który turkusowej marynarce mówił, że wszystko jest pod kontrolą, tak, a nic nie było. To jest takie śmieszne, tak? Ale to był taki kluczowy moment katastrofy, kiedy coś się działo i dzisiaj będzie następna. I po prostu wybieganie w przyszłość i stworzenie spójnej wizji planistycznej, architektonicznej dla Łodzi, dla każdego miasta jest jak gdyby istotą intelektualistów, tych polityków, którzy mają wpływ, obdarzonych pewną wizją, architektów, którzy wśród środowisku architektów, to ja się pytam, a jaką wy macie wizję przyszłości? Co sądzicie o planowaniu, jak gdyby, jak miasto będzie wyglądać za 30-40 lat, analizując na przykład rozwój technologii, tak? No to jest szereg problemów, na przykład współdzielenie samochodów, przyszłość transportu publicznego, rozwój internetu, czy będą biurowce, czy ich nie będzie, to wszystko można przeanalizować i przewidzieć. To tak bym tutaj to zarysował, tą sprawność, sprawczość i tą przyszłość, której mi brakuje, tak? A nie jak gdyby to zdemitologizowanie, ale może to jest nasza słowiańska przypadłość, no nie wiem, może tak zawsze było i zawsze będzie. Może za czasów Mieszka I gdzieś tam mity jakiegoś Ziemomysła, Ziemowita były tak dominujące, że Mieszko ze swoim ojcem stoczył jakąś bitwę i skierował intelektualną i taka jest też literacka wizja, którą, czy filmowa, którą Przoniak, zdaje się, grając Mieszka I, mówił, że my wyjdźmy z lasu, tak, a jego ojciec mówi, siedźmy w lesie, to ci Germanie nas nie zabiją, tak. To był podstawowy dylemat i mnie to fascynuje, że oni wtedy rozstrzygnęli o przyszłości tego naszego kraju, a my dzisiaj nie potrafimy jakiejś głupiej wizji postawić, co będzie za 10 lat, tak, tylko po prostu zdajemy się na to, jakoś to będzie, tak, no nie, brak tej wizji, brak planowania, brak jakichś wizjonerów, którzy by pchnęli to na tory, a jednocześnie były wyposażeni w narzędzia, tak, bo dzisiaj mamy społeczeństwo bardzo wyrównane, nie ma elit już, bo to jest jak gdyby, bo dawniej elity zarządzały tymi robotnikami, tymi wszystkimi, tak, a dzisiaj wszyscy jesteśmy równi, mamy te same prawa, ale chyba utraciliśmy pewną sprawność, a jednocześnie sprawczość, sterowność jak gdyby nawy państwowej, tak mi się to wydaje. To dziękuję bardzo. I jeszcze jedno w takim razie słowo, skoro padła kwestia braku planów, braku wizji. Myślę, że to jest jeden z, jeśli chodzi o planowanie, architekturę, urbanistykę, jeden z bardziej symptomatycznych elementów transformacji, że kończą się długofalowe plany, zaczyna się myślenie, o którym z takim pewnym żalem Marek Budzyński w jakiejś rozmowie ze mną opowiadał, komentując poczynania swoich kolegów, którzy po 89 zaczęli jakby sterować, czy raczej puszczać na wolno planowanie Warszawy. Samo się wyreguluje. No i myślę, że to
puszczenie właśnie sterów, no, jeśli chodzi przynajmniej o przestrzeń, było takim najbardziej brzemiennym w skutkach po prostu elementem transformacji. Bo plan w tym myśleniu blokuje kreatywność. Oczywiście. I tu wracamy do problemu, prawda? Wydaje mi się, że nie trzeba podsumowywać tej debaty. Ona była wielowątkowa, ale mam wrażenie, że się kręciła wokół niewielkiej ilości w gruncie rzeczy pytań. I to dobrze, ponieważ te pytania dotyczą różnych sfer rzeczywistości i to, o czym mówiliśmy, nieuchronnie nas spychało raz ku historii, raz ku nadziejom na przyszłość. No ale właśnie taka była transformacja, że ona była już historyczna, prawda? Ona już jest historyczna w jakimś sensie i staje się materiałem dla historyków, a z drugiej strony jest ciągle obrazem jakichś polskich poszukiwań czegoś, łódzkich poszukiwań, żyrardowskich, warszawskich i innych i ciągle jesteśmy z tego niezadowoleni, co może jest słowiańską przypadłością, a może nie. Bardzo dziękuję wszystkim tutaj obecnym za rozmowę, która dla mnie była bardzo ciekawa.